Zaczynamy. Wybiła 19:30, Radio Rebeliant. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Danuta Hibner. Ja oczywiście pani profesor przedstawiać nie muszę, bo to jest tak znana osoba wam wszystkim bardzo dobrze, że nie powinienem nawet tego robić, ale bardzo króciutko jednak sobie na to pozwolę. Polska ekonomistka i polityk, profesor nauk ekonomicznych w latach 1997-1998, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 2001-2003 szef Unijnej Komisji Integracji Europejskiej, a w latach 2003-2004 minister, członek Rady Ministrów w rządzie Leszka Millera. I tutaj, co ważne, muszę to podkreślić, pierwsza reprezentująca Polskę komisarz w Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej, a także posłanka do Parlamentu Europejskiego 7, 8 i 9 kadencji. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, witam. I oczywiście mam ochotę na jakieś poprawki do tego, co pan powiedział, bo ja jeszcze w połowie lat 90. byłam też w rządach różnych i zakładałam Komitet Integracji Europejskiej, tworzyłam całą strukturę, która miała zajmować się przygotowaniem Polski do członkostwa, i to były niesamowicie wyzywające lata i działania. I teraz uczę Ukraińców, bo mam także spotkania z administracją ukraińską, jak to Polska zrobiła, żeśmy do tej Unii w końcu weszli, więc tamten okres uważam za niesamowicie ważny, bo bez tej pracy takiej strukturalnej, bez koordynacji, bez przygotowania wewnętrznie Polski, byśmy rzeczywiście dzisiaj w Unii nie byli. To prawda, jak najbardziej, i cieszę się właśnie za to uzupełnienie. Pani profesor, taką mamy konwencję w audycjach Radia Rebeliant, że na początku ja i Agnieszka zadamy kilka pytań na start, na początek, a później ten mikrofon nasz tutaj trochę wirtualny, trochę radiowy właśnie oddamy naszym słuchaczom. Oni na pewno też mają mnóstwo pytań, więc ja sobie pozwolę, chyba że Agnieszka masz pytanie już teraz, to śmiało, tak, albo za chwileczkę. Dobry wieczór, pani profesor, Agnieszka z tej strony. Dobry wieczór. Mam takie pytanie, od razu wprost będę pytała. Proszę mi powiedzieć, bo pani jest bardzo doświadczoną osobą w Parlamencie Europejskim, jak w tym momencie, odkąd tak naprawdę rządzi PiS, jest postrzegana Polska? Jak jest postrzegana Polska poprzez niewykonywanie wyroków, poprzez taką antyunijną retorykę? I czy tak naprawdę powinniśmy się obawiać, że w którymś momencie Unia Europejska może nam po prostu powiedzieć dziękuję za udział, skoro jesteście tacy przeciwni? Och, tak, to jest takie pytanie, że właściwie nie wiem, od czego zacząć. Rzeczywiście mam takie wrażenie, jako osoba, która była przez właściwie dziesiątki lat bardzo zaangażowana w przygotowywanie Polski do członkostwa, w cały ten proces, a potem od 20 lat prawie jestem w instytucjach europejskich, więc jestem kimś, kto wie, ile wysiłku kosztowało nas wszystkich, nie tylko tych urzędników, czy ministrów, czy premierów, którzy ostatecznie też podpisywali różne dokumenty, ale praktycznie jak Polska długa i szeroka, także na poziomie regionalnym, lokalnym, samorządy, środowisko dziennikarzy, szkoły, nauczycieli, którym do tej pory nikt pomnika za to wprowadzenie do szkoły Europy jeszcze nie wybudował. Było w to rzeczywiście tysiące ludzi zaangażowanych, i w tej chwili mamy takie wrażenie od tych paru lat, że następuje coś w rodzaju politycznego jakby odwrotu od tego, co osiągnęliśmy, i że się rozpanoszyła jakaś taka inna wizja Unii. Taka wizja Unii właściwie jako jakiejś odległej metropolii, takiej, która narzuca swoją władzę podległym prowincjom, żeby użyć tego słowa. I myślę, że to jest strasznie szkodliwe dla pozycji i naszego państwa, bo Polska jest państwem, weszła do Unii jako państwo demokratyczne, instytucjonalnie dobrze przygotowane, ale myślę, że to też jest bardzo złe dla przyszłości tych pokoleń, które myślę, że Radia Rebeliant słuchają, bo Europa jest tak sprzedawana w tej przestrzeni publicznej, w szczególności w mediach
politycznie zaangażowanych w obecną, z obec, w stosunki, w relacje z obecną władzą jako ciężar, jako opresja. I to jest rzeczywiście bardzo trudne dla tych wszystkich, którzy wiedzą, co to znaczy dla Polski być częścią tego większego świata, jakim jest Unia Europejska, bo my jesteśmy, w ogóle cała Unia jest jednak maleńką częścią świata, tej naszej planety, bo to jest pewnie teraz około 6% globalnej populacji świata, a Polska jest w tym wszystkim jeszcze taką maleńką kropeczką gdzieś tam i sami sobie nie poradzimy i do tego jesteśmy w takiej historycznie trudnej, geopolitycznej pozycji na naszym kontynencie, że myślę, że nasze szanse, dobre widoki na przyszłość, nasze przyszłe życie jest bardzo silnie uzależnione od tego, że jesteśmy razem wśród tych, którzy się jakby widzą siebie i realizują siebie jako państwa demokratyczne. Że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i musimy robić wszystko, żeby w tej Unii rzeczywiście czuć się dobrze i żeby się cieszyć szacunkiem, bo tak weszliśmy do Unii jako z tradycją solidarności, jako państwo chyba najlepiej przygotowane, jako ktoś, kto potrafił przez pierwszych lat, pewnie 10, doskonale wykorzystywać wszystkie wsparcia, całe wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Byliśmy od początku największym odbiorcą transferów z budżetu europejskiego i nadal byśmy mogli takim być. I bardzo, bardzo szkoda, że jest taki właśnie odwrót od tego, w co tyle zainwestowaliśmy. I miejmy nadzieję, że do tego ludzie młodzi w szczególności nie dopuszczą, bo to wszystko się kręci właściwie wokół tego, żebyśmy my, jako mieszkańcy Europy, nie tylko Polacy, ale Europejczycy, żebyśmy mieli takie same prawa jak wszyscy inni obywatele, którzy są obywatelami także Unii Europejskiej. I to wszystko, co się dzieje w tej chwili w tej sferze politycznej w Polsce, czy partyjnej, jest bardzo, bardzo niedobre, szkodliwe i źle nam wróży, więc nie wolno tego kontynuować. Myślę, że musimy, czujemy się, myślę, dobrze w Unii, że musimy także o Unię dbać, o to, żeby była silna, niepodzielona i żeby dała nam z siebie wszystko to, co najlepsze, co takie życie w dużej rodzinie rzeczywiście może w tym dzisiejszym świecie, takim niepewnym, pełnym zagrożeń, to samym jest być źle. A Polska zresztą ma doświadczenia historyczne, bo nasz kontynent wcale nie był taki spokojny, było dużo czarnych okresów i myśmy często, żeby udowodnić swoją rację, musieli łapać za szablę, wychodzić na pola bitew i walczyć, kiedy były konflikty. A Unia nam daje szansę siadania przy wspólnym stole i rozwiązywania konfliktów. I to wszystko się oczywiście zaczęło od tego, co się nazywa praworządnością, czyli jakby przestrzeganiem prawa, bo Unia jest wspólnotą, poza tym, że jest wspólnotą państw, że jest wspólnotą obywateli od ostatniego traktatu lizbońskiego, jest także wspólnotą prawa, bo tylko to właściwie gwarantuje jakby wspólnotę interesów, sprawiedliwość, równe prawa. Jeżeli żyjemy w ramach takiego porządku prawnego, który razem tworzymy, bo przecież wszyscy tworzymy prawo europejskie i w którym się jakby dobrze czujemy, bo mamy takie same prawa jak wszyscy inni obywatele, i jeżeli się odrzuca to prawo europejskie, jeżeli się daje swoje interpretacje wartościom europejskim, które są wspólne, właściwie uniwersalne, ale na pewno wspólne w Europie, no to wtedy jakby stajemy się, sami się marginalizujemy i Polska utraciła niestety taką dość istotną, myślę, część swojej niesłychanie dobrej reputacji wynikającej z naszej historii dalszej i tej ostatnich dziesiątków lat. I szczerze mówiąc, to jest szkoda, ale nie możemy tego odpuścić, przecież trzeba walczyć o to, żeby jakby odkręcić to wszystko niedobre, co się teraz działo, wydarzyło w ostatnich latach, ten taki jawny kierunek antyunijny. Ale pewnie wszyscy, nawet ludzie najmłodsi, wiedzą doskonale, że jest bardzo łatwo utracić reputację, utracić swój jakby wizerunek dobry, a potem jest bardzo trudno go odzyskać, że zajmuje to więcej czasu, trzeba to udowodnić. I myślę, że to przed nami, że musimy rzeczywiście przestać czy zrobić wszystko, żebyśmy nie zostali wyprowadzeni z Unii,
a żebyśmy nie tylko w niej zostali, ale żebyśmy też kształtowali w sobie poczucie odpowiedzialności za wspólną, zjednoczoną, w miarę możliwości jednolitą Unię Europejską, bo to jest jakby źródło naszej siły. Dziękuję. Pokuszę się jeszcze o jedno pytanie, bo tak to, co pani też powiedziała, w sumie ponad 80% polskiego społeczeństwa jest prounijna, czyli chcą być w tej Unii, chcą korzystać z tego, co jest w tej Unii. Zresztą dwudziestoparolatkowie czy nastoletni ludzie, oni tak naprawdę urodzili się w Unii Europejskiej i wychowywali się w Unii Europejskiej, więc nie widzą różnicy pomiędzy tym, co było wcześniej przed wstąpieniem, a tym, jak mamy teraz, jak wygląda sytuacja. I moje pytanie brzmi, czy mimo wszystko władze Unii Europejskiej i wspólnoty czekają na ten moment, na zmianę władzy, tą powiedzmy bardziej prounijną, i dlatego wstrzymują się z pewnymi działaniami, które byłyby na niekorzyść Polski? Czy to jest po prostu jeszcze nam dawanie szansy ze względu właśnie na to, że mamy jednak duże poparcie w tej chwili jeśli chodzi o opozycję, i to jest szansa na to, że ta zmiana, pozytywna zmiana i przywrócenie normalności i praworządności nastąpi. Znaczy, rzeczywiście i właściwie to trzeba mieć świadomość tego, że w Unii Europejskiej jest nas teraz 27 państw członkowskich, jest 19, które mają wspólną walutę. Od 1 stycznia będzie 20, bo także Chorwacja, która wyszła w 2013 roku, a więc 9 lat później niż my, wchodzi także do strefy euro, że każde państwo jest inne, każdy ma gdzieś tam swoje narodowe interesy, które nie są niczym złym, tylko jeżeli się jest zaufanym kimś, komu można zaufać, kto jest uczciwy, kto przestrzega wspólnie ustalonych zasad, to również łatwiej jest te narodowe interesy specyficzne, które od czasu do czasu nabierają jakby nawet politycznego znaczenia, łatwiej jest o to zadbać. Więc jest taki gdzieś ten element taki, że są takie państwa członkowskie, które się wyraźnie dystansują wobec Unii, które używają, nadużywają również weta, które często także występują przeciwko i wartościom i prawu europejskiemu. I tu myślę, chcąc, nie chcąc, w innych państwach członkowskich, nie tylko rządy, ale to widzieliśmy w ostatnich latach, także parlamenty, czy także zwykli obywatele na ulicy, pytani, martwili się tym, że w Polsce rzeczywiście następuje takie odejście od odpowiedzialności wobec Unii Europejskiej. Więc jest to dzisiaj, to nie jest tylko na poziomie jakby politycznym czy międzyinstytucjonalnym, tylko jest dość głęboko, jakby już w tej chwili ten wizerunek Polski się ukształtował w Unii Europejskiej. I ta polityczność czy ta partyjność jakby interesów obecnych władz w Polsce jest na pewno dostrzegana. Ale myślę, że w decyzjach, o które akurat w tej chwili, jak rozumiem, pani redaktor, chodzi, pani Agnieszko, czyli środki europejskie, czy to z budżetu europejskiego, które na 7 lat w tej chwili jest początek tej nowej perspektywy finansowej, czy też te specjalne środki europejskie, które zostały Polsce także przyznane na podstawie konkretnych kryteriów i których początkiem był wynegocjowany specjalny taki krajowy plan odbudowy, i są specjalne fundusze, i obydwa te kanały jakby transferu środków są w tej chwili zatkane, jeżeli chodzi o Polskę. Tutaj nie ma jakichś takiego wymiaru politycznego, czyli że zmiana rządu oznaczać będzie automatycznie odkręcenie tej sytuacji, dlatego że powody są związane z prawem, powody są związane z powody zablokowania tych środków są związane z tym, że nie jest przestrzegane i zagwarantowane przestrzeganie prawa europejskiego, że jest system wymiaru sprawiedliwości, który już w tej chwili jest obciążony wieloma wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i także w Radzie Europy Trybunału Praw Człowieka, także różnymi działaniami sądów narodowych w różnych państwach członkowskich, które odmawiają ekstradycji ludzi, którzy przekroczyli prawo, złamali prawo w tych państwach członkowskich, są Polakami. Nie, Irlandia była pierwsza, potem Hiszpania, chyba Holandia. Sądy nie chciały przekazać do Polski tych osób oskarżonych z uwagi na to, że nie było przekonania, że są bezstronne, niezawisłe, niezależne sądy
sędziowie. I więc dopóki nie zostaną zmienione te, jakby, te fundamentalne kryteria, od których się jakby zaczyna rozmowa o przekazaniu transferów z budżetu europejskiego, to te transfery nie zostaną przekazane. Także nawet jeżeli się zmieni w Polsce władza w wyniku wyborów i nie zostaną te kryteria spełnione, no to nie będzie takiej możliwości. Dlatego ktokolwiek przejmie władzę po wyborach w przyszłym roku, to musi rozpocząć bardzo szybko od spełnienia tych warunków, których brak spełnienia zablokował te fundusze. Mówię długo, ale chciałabym wytłumaczyć, że to nie są czynniki polityczne, które się za tym kryją, a tylko wyłącznie fakt nieprzestrzegania prawa, które specjalnie z udziałem także polskiego rządu zostało stworzone dla tych właśnie strumieni europejskich funduszy. Dziękuję za precyzyjne wyjaśnienie. To ostatnie pytanie w takim razie. W tej chwili nałożonych kar jest około 355 milionów euro. Czy Polska jest w stanie odzyskać w jakimś stopniu te pieniądze? Ponieważ wiadomo, że to jest olbrzymia kwota, która by wsparła tak naprawdę nasze społeczeństwo, naszą gospodarkę. I w momencie, kiedy przywrócimy praworządność, czyli poprawimy te wszystkie buble prawne wprowadzone przez PiS-owski rząd, czy jest szansa na odzyskanie chociaż części tych pieniędzy? Ja pewnie, może nawet i w Unii się jakieś cuda zdarzają, ale generalnie zasada jest taka, że te kary, które zostały nałożone, są nakładane do momentu, kiedy nie znikną warunki, czy też te podstawy nałożenia kar. I w związku z tym można powiedzieć, że w momencie, kiedy zostaną te warunki spełnione, to kary przestaną być naliczane. Natomiast zwrot pieniędzy już przekazanych czy też zabranych z polskich, z należnych Polsce funduszy na rzecz tych opłat w systemie nie jest przewidziane. Jest tylko przewidziane wstrzymanie pobierania dalszych kar. Natomiast to, co jest zablokowane, to są te wielkie fundusze budżetowe i związane z funduszem, tak zwanym funduszem odbudowy i rozwoju, który ma trochę inne zasady. Ale nie kary. A kary niestety są, mamy rzeczywiście bardzo kosztownych ministrów w Polsce, których upór prowadzi do tego, że te kary są naliczane. No to niezbyt dobra informacja tak naprawdę dla nas, ponieważ tracimy pieniądze z każdego dnia. Absolutnie. Dziękuję pani za odpowiedź. Robercie, możesz przejąć. Dziękuję bardzo. Więc ja przejdę do takich tematów właśnie związanych już z tymi tematami, które przed chwilą usłyszeliśmy. Mianowicie mówiliśmy bardzo dużo o tym, jak jakby jesteśmy trochę postrzegani, ale ja bym chciał zapytać właśnie o tą relację Unii Europejskiej do Polski, bo moim zdaniem, nie wiem jak tu słuchacze, może to wyjdzie w trakcie rozmowy, Unia Europejska jest bardzo życzliwie do nas nastawiona i podejmuje wiele starań o to, żebyśmy my jednak dalej byli w tej strukturze, żebyśmy dalej wypełniali znamiona państwa prawa, mimo że pewnych kryteriów jakby nie spełniamy. To jest jasne i oczywiste. Niestety partia rządząca doprowadziła nas do tego momentu. Ile jeszcze Unia Europejska jest w stanie wytrzymać jakby z taką Polską, która z takim jakby też rządem Polski, bo to nie jest jakby wina Polaków, tylko rządu, który właśnie sprawuje władzę, ale także jak jesteśmy postrzegani przez Unię Europejską, a zwłaszcza właśnie ten rząd obecny. Myślę tak, panie redaktorze, że z jakiegoś powodu, którego nie mogę zrozumieć, Komisja Europejska w szczególności, jako ta instytucja europejska, która ma zgodnie z traktatami odpowiedzialność za przestrzeganie, pilnowanie, że prawo jest przestrzegane, między innymi taka również odpowiedzialność, od początku jest przez obecne władze polityczne w naszym kraju postrzegana jako działająca bezprawnie, jako wtrącająca się w sprawy Polski, jako generalnie instytucja nieżyczliwa. Ja wiem z własnego doświadczenia, że Unia Europejska jest najbardziej życzliwą instytucją, w szczególności wobec
takich sytuacji, w których są jakieś kłopoty, w których trzeba pomóc, w szczególności wobec państw słabszych. Kiedy myśmy weszli do Unii 15 państw członkowskich, takich i wyżej rozwiniętych ekonomicznie, i z dłuższą tradycją demokracji, i już z dłuższą historią członkostwa w Unii Europejskiej, i byliśmy tym tak zwanymi nowymi państwami członkowskimi. Ja wtedy miałam przyjemność być najpierw komisarzem do spraw handlu, a potem do spraw polityki regionalnej. To wiem dobrze, że to były kraje specjalnej troski. To były nowe państwa członkowskie, którym trzeba było pomóc. Ja całą reformę polityki regionalnej, dostosowanie tych sposobów korzystania z funduszy europejskich także do naszych potrzeb. Walczenie o to, żebyśmy mogli inwestować nie tylko w drogi i mosty, co było niesamowicie ważne, ale żebyśmy od początku też mogli inwestować w nasz kapitał innowacyjności, żebyśmy mogli inwestować w edukację, w zdrowie. To wszystko było niesamowicie, właściwie Komisja Europejska, której byłam członkiem, była instytucją niesamowicie otwartą na potrzeby tych, którzy weszli jako słabsi, jako tak zwani latecomers, czyli późniejsi, którzy musieli przecież przeorać własną administrację i przygotować ją, bo jakość administracji, to chcę przy okazji powiedzieć, jest absolutnie fundamentalna, żeby dobrze wykorzystać członkostwo. Myśmy tę administrację rzeczywiście zbudowali, uniezależnili, była specjalna służba cywilna, taka ustawa, którą obecna władza natychmiast zlikwidowała, jak tylko doszła do tej władzy, ale rzeczywiście Komisja Europejska przez te wszystkie lata naszego członkostwa była instytucją bardzo nam życzliwą, wspierającą, pomagającą i oskarżona nawet przez tę obecną władzę jako właśnie taka instytucja, która nas nie toleruje i która nas krzywdzi i która się wtrąca w to wszystko. Jest to po prostu jakieś wielkie nieporozumienie i bardzo tego szkoda. Gorzej jest oczywiście, Parlament Europejski jest dużo bardziej jakby z takim mniejszym poczuciem takiej troski bezpośredniej o słabszego, ale z większym poczuciem odpowiedzialności za działanie zgodne z prawem i z przestrzeganie wartości i w mniejszym stopniu także, myślę od początku, w większym stopniu zwraca uwagę na to wszystko, co się dzieje niezgodnie z traktatami. A Rada Europejska to są państwa członkowskie, które na ogół robią tak zwaną brudną robotę właśnie rękami Komisji Europejskiej, bo państwa członkowskie chcą być w dobrych relacjach między sobą, nie chcą nikogo krytykować, żeby później nie były one same krytykowane, i w związku z czym wszystko się spycha na Komisję, która ma za zadanie także mówić sprawy przykre i także pilnować właśnie tego, żeby kryteria, które razem ustaliliśmy związane z przestrzeganiem prawa, żeby one były rzeczywiście spełniane. Więc jakby trzeba też rozumieć, jak działają instytucje, to myślę jest niesamowicie ważne, ale wszędzie rozpoczęliśmy nasze członkostwo z ogromną życzliwością, z jakimś, ja pamiętam prezydencję polską, to był już, nie wiem, chyba 2011 rok, jeśli dobrze pamiętam, to odkrywanie Polski, bo to się odbywały tysiące różnych spotkań w różnych miejscach, inauguracja była we Wrocławiu, gdzie właściwie wszystkim kolegom z różnych państw szczęka opadła, jak pięknie to wszystko było przygotowane i muzycznie i pod każdym względem, i odkrywano Polskę i krajobrazy Polski i historię, i to jakby jeszcze potwierdziło ten jakby solidarność, którą z sobą wnieśliśmy, czyli jakby tę wielką rolę Polski w zmianach politycznych w Europie, to na to wszystko się nałożyła właśnie jakby uroda Polski i to wszystko, co mogli zobaczyć na własne ręce i poznanie naszej historii, więc jakby dodawaliśmy cały czas sobie punkty, że Polska była bardzo dobrze postrzegana, a to dla mnie na przykład pracującej czy w Komisji Europejskiej, czy potem w Parlamencie Europejskim i dla kolegów, koleżanek, to oznaczało, że jak była jakaś kwestia trudna, kiedy nam potrzebne było trochę inne rozwiązanie niż innym państwom członkowskim, to nas słuchano, nas się pytano, czy dla Polski
to będzie dobre, czy tak wam wystarczy, czy można było się po prostu zgłosić do kogoś, powiedzieć, poprzyjcie mnie, bo chcę, żeby specjalne rozwiązanie zostało przyjęte dla Polski. Oczywiście w ramach ram prawnych, które istnieją, ale jednak taka gotowość była, bo cały czas cieszyliśmy się ogromnym uznaniem. Ludzie młodzi, którzy, to muszę powiedzieć, nawet dla mnie było, chociaż przez Polskę tam i z powrotem przed referendum przewędrowałam i rozmawiając z ludźmi młodymi bardzo często i wiedziałam, że mamy niesamowitych młode pokolenie językowo i pod każdym względem edukacyjnie przygotowane do funkcjonowania we współczesnym świecie, to dla mnie też po wejściu do Unii, jak zobaczyłam, jak pracują młodzi Polacy, jak są postrzegani, to był dodatkowy atut, to młode pokolenie, które pojawiło się także i w instytucjach europejskich, w różnych firmach poza granicami Polski, to znowu był dodatkowy jakby plus dodatni, jeżeli mogę tak powiedzieć. I to wszystko się gdzieś tam budowało tę wartość Polski jako państwa członkowskiego, odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności. Byliśmy takim atutem, byliśmy państwem, które wzmacniało Unię Europejską. Mieliśmy dobre relacje z różnymi państwami. Potem to wszystko padło, to znaczy rzeczywiście to, co się wydarzyło w 2016, od 2016 roku, te wszystkie kolejne, ta katastrofa w polityce europejskiej, naszej polskiej, polskiego rządu, to wszystko sprawiło, że powoli zaczęły jakby znikać te różne ważne elementy, te wszystkie cekiny, które się gdzieś tam na naszym europejskim wizerunku były, to wszystko zaczęło znikać i dzisiaj właściwie nie wiem, jak długo z nami wytrzymają. Nie ma, jak wiecie, nie ma w traktatach europejskich, nie ma takiego punktu, który by mówił, jak jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega prawa, nie spełnia, nie przestrzega wartości, nie respektuje wspólnych ustaleń, to można go usunąć. Nie ma czegoś takiego. Z Unii Europejskiej można tylko wystąpić, odejść, wyjść na podstawie artykułu 50, który był podstawą dla Brexitu. Można po prostu zgłosić intencje do przewodniczącego Rady Europejskiej. Wtedy to był Donald Tusk tym przewodniczącym, kiedy Brytyjczycy zgłaszali taką intencję wyjścia z Unii Europejskiej. Wtedy się uruchamia taki proces, który może trwać dłużej albo krócej, negocjacje i można na podstawie tego artykułu 50 wyjść, ale nie ma takiej możliwości, żeby zebrała się Rada, Parlament, czy obie Rada i Parlament, bo to są dwa ciała legislacyjne i wyrzucą kogoś. Jest tylko kwestia, co powiem, co może dla prawników coś oznaczać, dla normalnie to niekoniecznie musi być dobrze zrozumiane, ale niektórzy uważają, że w tym artykule 50 właściwie nie jest tak precyzyjnie napisane, w jaki sposób tę intencję wyjścia z Unii można zgłosić i są tacy prawnicy, którzy uważają, że te wszystkie deklaracje składane przez najwyższe polskie władze, w których się odrzuca prawo europejskie, w których się odrzuca wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że to właściwie jest zgłaszanie intencji wyjścia z Unii, bo nie można być członkiem Unii i odrzucać wszystko, wszystkie te całe ramy, które są jej podstawą jakby prawną funkcjonowania wspólnego. No ale na razie mam nadzieję, że nikt tak tego nie dostrzeże i że nikt do Polski nie będzie miał jakby tego typu uwag. Natomiast no to zależy trochę od nas Polaków, w szczególności od młodego pokolenia, żeby rzeczywiście poszło do wyborów i wybrało rzeczywiście takich kolegów, koleżanki. Mam nadzieję, że dużo ludzi młodych się pojawi wśród władz w przyszłej kadencji w polskim rządzie, którzy będą dbać o przyszłość młodych pokoleń, o naszą przyszłość w Unii i tworzyć warunki, żebyśmy z tego członkostwa wszelkie możliwe korzyści rzeczywiście czerpali i żebyśmy mieli takie same prawa jak wszyscy inni obywatele, bo dla młodych ludzi myślę, Europa jest bardzo ważna. Szczerze mówiąc, to uważam, że każde młode pokolenie, kiedyś to było co 20 lat nowe pokolenie, a teraz mam wrażenie, że co 5 lat już są jakby inne pokolenia. Każde młode pokolenie ma prawo, a nawet obowiązek, żeby sobie zadać to pytanie, po co nam ta Unia? I kiedyś to był ważny pokój, prawda? Nie chcieliśmy więcej wojen, żeby było
bo ojcowie Unii, tam niestety nie było matek, zwracam waszą uwagę. To wszystko jakby na gruzach i na popiołach II wojny, pamiętając straszną pierwszą wojnę, zbudowali i myśleliśmy, że właściwie tę kwestię pokoju, spokoju i bezwojnia już mamy załatwioną za sobą. Po czym się okazało, że na naszym progu w Europie może jakiś dyktator, autorytarny władca złamać wszystkie możliwe prawa międzynarodowe i próbować siłą przejąć część terytorium niezależnego państwa i niezależnego narodu, że to wszystko jest możliwe. Więc myślę, że nadal tym młodym ludziom także Unia jest dla pokoju potrzebna, ale też myślę, muszą sobie myśleć, po co jeszcze jest nam Unia potrzebna, pamiętając o tym, że to jest rzeczywiście mała część świata i dzisiaj to trzeba być razem, żeby coś znaczyć w świecie, bo jak się popatrzy na te wielkie potęgi typu Chiny czy Indie nieco później, miejmy nadzieję, że gdzieś tam może demokracja zawita któregoś dnia, ale niekoniecznie demokratyczne wielkie potęgi, że ta walka potęg wielkich to wraca i to będzie znowu. I Europa musi się już nie tylko sama trzymać razem, ale także jak wojna pokazała i przez Atlantyk, na szczęście nastąpiła zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych i że przez ten transatlantycki sojusz jest bardzo ważny i te wszystkie demokracje światowe, które z nami w kontekście Ukrainy też jakby opowiedziały się po tej samej stronie, to mimo wszystko to jest wcale nie taka duża część świata, więc w pojedynkę myślę, że dzisiaj nikt nie ma szans. A to już pani profesor trochę odpowiedziała na moje kolejne pytanie i ostatnie, bo No. już widzę, pojawiają się tutaj łapki, ale jesteśmy właśnie, czy byliśmy niedawno świadkami wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. Mamy wojnę tuż jakby przy naszej granicy. Tak. To wszystko jesteśmy świadkami tych zmian, jakie się dzieją, a jednak rząd polski poddaje w wątpliwość słuszność, że Polska należy do Unii Europejskiej i jakby, że jest to dla Polski ciężarem. Moim zdaniem dostaliśmy bardzo duży, jakby bardzo dużą pomoc i taki świetny start i dogoniliśmy, cały czas gonimy, ale dogoniliśmy te kraje zachodnie Europy. Natomiast cały czas jest poddawane w wątpliwość, czy ta Unia Europejska jest nam potrzebna. Stąd moje takie pytanie, co by było, gdyby Polska jednak wyszła z Unii Europejskiej? Jak by pani to oceniła? Znaczy, nie, ja to babcia mnie nauczyła odpukiwać w niemalowane drewno, więc to pod stołem odpukałam, żeby to się nigdy nam nie przydarzyło. Ale to, szczerze mówiąc, to jednak myślę, trzeba zacząć od tego, że to jest ile, 18 lat, tak? W przyszłym roku będzie 19 lat naszego członkostwa. I tak naprawdę to pokolenie unijne, czyli albo urodzone już w Unii Europejskiej, w Polsce, w Unii Europejskiej, albo też niepamiętające tych dawnych czasów, to także myślę, że może jakby odebrać dobrodziejstwo swobody podróżowania, może widzieć też na własne oczy, ciągle jest jeszcze dużo tych tablic takich, które się utrzymały, że coś powstało ze środków europejskich, jest myślę dużo takiego naocznej jakby obecności czy śladów naszego członkostwa w Unii Europejskiej, które w każdym momencie widzimy, kiedy nie przekraczamy granic, kiedy możemy też studiować za granicą, kiedy możemy pracować w dowolnym miejscu w Europie. I też jak myślę, że jak się jednak studiuje, uczy, czy zapyta dziadków, czy rodziców, to mogą, może nie znają danych statystycznych, ale myślę, że pamiętają, że byliśmy jednak dużo, dużo biedniejszym państwem i społeczeństwem. W ciągu tych 18 lat właściwie ten nasz poziom rozwoju, czyli jeżeli mierzymy go tą wartością wytwarzaną w ciągu roku produktu krajowego brutto na głowę, to nawet w cenach stałych to jest mniej więcej zwiększyło się o 85% w ciągu tych lat, czyli co roku właściwie 1%, mniej więcej 1% naszego wzrostu. Jeden punkt procentowy naszego wzrostu, tak powinnam poprawnie powiedzieć, to wiąże się z naszym członkostwem w Unii. To nie są tylko te
te transfery pieniężne, te wszystkie fundusze strukturalne, które dostawaliśmy także przed wejściem, przez wiele, wiele lat przed wejściem do Unii, żeby się do wejścia do Unii przygotować. Były wtedy takie programy, no FAR jest, może przez starszych ludzi jeszcze pamiętamy, że to nie były tylko te fundusze, które sprawiały, że mogliśmy budować, że autostrad by pewnie nigdy nie było, bo to są tak kosztowne inwestycje, że potrzebowalibyśmy pewnie kilkadziesiąt lat, żeby rzeczywiście nabrać takiej zdolności kredytowej, żeby móc pożyczyć środki na rynkach międzynarodowych i budować tę infrastrukturę, a tak dzięki funduszom europejskim mogliśmy tę całą ciężką, kosztowną infrastrukturę zmodernizować, zbudować, poprawić środowisko. Ci młodzi ludzie nie pamiętają, ale ja pamiętam przed naszym wejściem do Unii Europejskiej, jak poleciałyśmy helikopterem, była powódź wtedy wielka w 1997 roku na Dolnym Śląsku i przy okazji jeszcze wtedy zobaczyła pani komisarz Emma Bonino, to była Włoszka, pani komisarz od takich właśnie wydarzeń losowych, w których odbudowie kraju czy pomocy pomagała Unia Europejska. Pojechałyśmy też w tym taki trójkąt między Niemcami, Polską i Czechami, gdzie właściwie lasy wyglądały jak kikuty drzew. Środowisko w Polsce w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii, przed wejściem naszym do Unii, było dramatycznie zniszczone i te wszystkie środki właściwie pomocowe, potem cała polityka, czyli jak budowanie świadomości też, jeszcze najpierw nie klimatycznej, a tylko związanej z ochroną środowiska, to jest niesamowite w ogóle zmiana, to jest zupełnie rewolucja, to jest inna Polska w porównaniu z tym, co było przedtem. Więc ja nie mówię tylko o tych ciężkich inwestycjach, które nam pozwalają łatwiej jakby się poruszać, ale też to bezpieczeństwo dla naszego życia, to jakby jakość życia dzięki tym funduszom zainwestowanym także w ochronę środowiska, pod przymusem oczywiście. I tutaj Komisja Europejska zawsze bardzo pilnowała, żeby te środki były rzeczywiście inwestowane, czy to w oczyszczanie rzek, powietrza, czy gleby. I to wszystko powoli, powoli się udało zrobić. Więc to nie tylko taki wzrost mierzony tym właśnie dochodem narodowym czy produktem krajowym na głowę ogromny, ale także ta zmiana jakości życia. Ogromny wzrost eksportu to oznacza, bo weszliśmy w ten rynek wewnętrzny, gdzie nie ma granic, nie ma barier, dlatego że jesteśmy jednym rynkiem i to cło czy różnego typu opłaty to się tylko na zewnętrznych granicach Unii pojawiają, a wewnątrz to wszystko bez granic. To bardzo sprzyjało rozwojowi polskich firm, w szczególności małych, średnich firm. Myśmy weszli w różne takie łańcuchy podażowe globalne, europejskie. Jest to ogromny przyrost przedsiębiorczości i to wszystko się przekładało na wzrost gospodarczy, więc te korzyści jakby z naszego wejścia do Unii, które można dostrzec własnym okiem i tego, że zarabialibyśmy dzisiaj, ktoś to wyliczył, jeżeli dobrze pamiętam, to 1400 zł miesięcznie. Przeciętny Polak zarabiałby mniej, gdybyśmy nie weszli do Unii. To ogromny przyrost rzeczywiście dochodu, bogactwa, zamożności, wzrost pod każdym właściwie względem i bardzo długo byliśmy jednym z najuboższych, potem jak wyszła państw członkowskich Unii, jak wyszła Bułgaria, Rumunia, to Bułgaria znalazła się na końcu tej listy państw jednym z najbiedniejszych, a myśmy przestali, a jednocześnie byliśmy bardzo szybko, bardzo dynamicznie rozwijającym się państwem i bardzo szybko dzisiaj wchodziliśmy, chyba to było mniej niż 40% dochodu na jednego mieszkańca w Europie. Kiedy wchodziliśmy, Polska miała, a w tej chwili to jest, myślę, że jest dobrze ponad 70%, więc gonimy cały czas i nie jesteśmy już państwem rzeczywiście tak słabo rozwiniętym, jak to było na początku. Dzięki, to nie da się ukryć, cokolwiek by mówić o Unii, to po prostu to dzięki Unii. Ale czy nie zgubiłam pana pytania teraz? Nie, idealnie. Właśnie o to mi chodziło. Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy tu już... O.
Pytanie, to mogę zadać. Wyciszyłem mikrofon kolegi tutaj Piotra. Dobrze, teraz będzie nam się lepiej rozmawiało. Więc jest mnóstwo pewnie pytań, już nasi słuchacze czekają. Pierwszy zgłosił się Tomasz i Tomaszowi oddamy właśnie teraz głos. Tomaszu, zapraszam. Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Ja tak naprawdę chciałem się podczepić pod te pytania, które już zadaliście, tylko delikatnie w innym kontekście. Ale na początku chciałem Pani podziękować, że Pani przyłożyła tą taką przysłowiową cegiełkę do tego, że my w Unii jesteśmy, bo ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, wtedy akurat do gimnazjum i nauczyciel nam włączył w czasie lekcji, całą lekcję na to nawet poświęciliśmy, żeby obejrzeć tą relację i wszyscy tam się cieszyliśmy, wiadomo, to było wielkie wydarzenie, a on nam wtedy powiedział, że już tylko będzie teraz lepiej, ale nikt nie spodziewał się, że PiS dojdzie do władzy, przynajmniej tacy ludzie. Ale chciałem się zapytać, że pani właśnie co przyłożyła tą przysłowiową cegiełkę do tego i teraz patrzy na to wszystko, co PiS robi tymi swoimi działaniami, żebyśmy bliżej mieli do wyjścia niż zostania w tej Unii. Co pani właśnie odczuwa w takiej sytuacji? Zresztą jesteśmy straszeni tym, jak już było tu wspomniane, że Unia Europejska w jakimś tam momencie może mieć nas dość i powie, dobra, wyrzucamy Polskę, tylko chciałem się zapytać, czy to w ogóle jest możliwe i co by musiało się takiego stać, żeby właśnie taki czarny scenariusz się wydarzył. Dziękuję bardzo. Znaczy, takiego czarnego scenariusza, że ktoś wreszcie powie, żeby sobie Polska poszła z tej Unii, a raczej tak jak pan sugeruje, żeby powiedział wychodzicie i zabierzcie swoje zabawki i nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. Takiego instrumentu w traktatach nie ma, że w związku z czym to takie przeciąganie liny, powiedziałabym, które uprawia obecna władza, czyli takie jakby sprawdzanie. Moja córka starsza ma takiego kota, który staje na stole czy na szafce i udaje, że nic nie robi, a jednocześnie łapką chce coś zrzucić i tak przesuwa na przykład coś, co tam leży, jakiś talerzyk i tak coraz bliżej i tylko patrzy się, jakby absorbuje nas swoimi oczami, a jednocześnie tą łapką co chwilę to i w jakimś momencie my nawet tego nie widzimy, bo on na nas patrzy cały czas, a ciach, ten talerzyk już jest rozbity na podłodze. I Polska też tak właśnie, czasem jakby polskie władze udają, że wszystko jest w porządku, że są zaskoczone tym, że ktoś czegoś w Unii Europejskiej, ktoś coś im zarzuca. Jednocześnie robią rzeczy okropne, dlatego że wyprowadzają tak naprawdę. Mówiliśmy o tym takim polexicie ostatnio, myślę, że to znowu za chwileczkę wróci, słuchając tego, co jest mówione w czasie różnych podróży ważnych osób po Polsce. Że ktoś w końcu rzeczywiście znowu zacznie mówić o polexicie, bo od wielu lat to wyciąganie Polski z Unii tak naprawdę ma miejsce, bo to odrzucanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości, a nieprzestrzeganie praw, na przykład warunki, żeby dostać pieniądze w ramach tego krajowego planu odbudowy i odporności, te fundusze, które mogliśmy już w zeszłym roku zacząć inwestować, to dlatego ich nie mamy, że nie zostały zrealizowane warunki, a mianowicie reforma systemu sprawiedliwości, zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, uruchomienie całego mechanizmu przywracania do pracy, nazwijmy to tak, wszystkich sędziów, którzy zostali na gruncie tych dyscyplinarnych postępowań odstawieni czy od lat dwóch praktycznie nie pracują, nie realizują się w tym, co dla nich najważniejsze, czyli w pracy. Te rzeczy się dzieją, jest także Rada Europy, czyli nie Unia Europejska, a Rada Europy, która ma, w której częścią jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, wydała także już chyba kilkanaście orzeczeń dotyczących różnych skarg, nie tylko sędziów, ale także innych Polaków przeciwko rządowi polskiemu, za łamanie właściwie praw człowieka i to wszystko jest nieuznawane, także my, obecne władze, nie uznają
ani wartości europejskich, ani znaczy dają sobie prawo do własnej interpretacji tych wartości, dają sobie prawo do nierespektowania prawa europejskiego. Potem odbywają się te różne postępowania w sądach czy Unii Europejskiej, czy Rady Europy. Są wyroki, których ostentacyjnie wszystkie największe osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturach państwowych, konstytucyjnie uwarunkowanych, odrzucają te prawo międzynarodowe czy prawo europejskie. I to właściwie można by przyjąć, że to oznacza, że my praktycznie przestajemy być członkiem Unii Europejskiej, dlatego że odrzucamy to, co jest jej fundamentem, bo Unia jest Unią prawa przede wszystkim, bo jak pomyślicie, co może trzymać razem, poza miłością, co może trzymać razem 27 państw o tak różnych historiach, o tak różnym także poziomie rozwoju, o różnej kulturze, z różną kuchnią, z różnymi tradycjami, a jednak chcą być razem i są razem, to muszą być zawsze ramy prawa, tak jak się należy do jakiegoś klubu, którym członkowie ustalają jakieś zasady. Jeżeli ktoś tych zasad nie chce przestrzegać, no to nie powinien w ogóle się starać być członkiem tego klubu, czy też ma, niestety w klubach to tak jest, że można wyrzucić takiego niesfornego członka. W Unii Europejskiej tego nie ma, więc myślę, że nie ma szans, na szczęście powiedziałabym, na to, że nas coś może wyrzucić, natomiast rzeczywiście to takie, to co mówiłam, co jest jakby wyprowadzaniem nas z Unii, jednocześnie zmniejsza jakość naszego członkostwa, bo też zmniejsza wrażliwość Unii na nasze potrzeby. Jest, myślę, też te przykłady tych funduszy ostatnie dwa lata pokazują, że nie korzystamy z czegoś, co jest także naszym prawem, a mianowicie rzeczywiście udział w budżecie europejskim czy w jakichś specjalnych środkach. Tylko że razem ustanowiliśmy prawo, które określa kryteria, na podstawie których z tych funduszy możemy korzystać. Jeżeli tych kryteriów, na przykład przestrzeganie Karty Praw Podstawowych, która jest częścią, właściwie jest protokołem do traktatu, jest częścią traktatów europejskich, to czy konwencji ONZ-owskiej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, to są te niespełnione warunki podstawowe, żeby zacząć korzystać z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. To jest ten ostatni tegoroczny wydarzenie, to nie wiadomo dlaczego nie można doprowadzić jak najszybciej do tego, żeby te warunki były spełnione i żebyśmy mogli zacząć inwestycje, które będą refundowane, bo strasznie wszystko jest skomplikowane, ale w tych polityce regionalnej te fundusze strukturalne i fundusz spójności najpierw są wydatki, znaczy dostaje się zaliczkę, potem się inwestuje na przykład w drogę czy w port, czy w coś, w cokolwiek, czy w zbudowanie szpitala, czy w jakieś programy na wyższych uczelniach, a potem jak ta inwestycja już jest zrealizowana, to wtedy Unia Europejska wypłaca pieniądze z budżetu. Ale jeżeli nie są spełnione te warunki wyjściowe, to ci, którzy inwestują, czy na przykład taki samorząd, czy ta Warszawa, która chciałaby ten tramwaj do Wilanowa zbudować, zakończyć i kupić także tramwaje, nie ma pewności, że na końcu dostanie pieniądze z budżetu europejskiego, ponieważ te warunki wyjściowe przez rząd nie zostały spełnione. I w związku z czym jest, niby można powiedzieć, że te warunki będą musiały być spełnione, kiedy przyjdzie rachunek. Ale skąd wiadomo, że te warunki będą spełnione, jeżeli one do tej pory nie zostały spełnione, więc jest taka niepewność, która nie pozwala na te inwestycje, więc to wszystko są strasznie złożone rzeczy, ale które obniżają jakość naszego członkostwa, to znaczy nie dają nam, nie możemy korzystać z tego, co właściwie jest dla nas w Unii Europejskiej przeznaczone jako dla obywateli Unii Europejskiej, czy jako dla państwa członkowskiego. I na tym polega ten dramat, że niby jesteśmy w Unii, ale przez to, że jest jeden czy drugi minister, czy jakaś jedna partyjka, czy druga, która buduje swój kapitał polityczny, ale coś mało, bo tego poparcia chyba tak za dużo nie mają, mało jest chętnych, to taka partia potrafi blokować
korzyści dla milionów Polaków, bo to są, ja byłam ostatnio na Warmii i Mazurach, oni tam mają chyba 1 700 000 000 zł przyznanych teoretycznie w ramach polityki spójności, no ale też nie wiedzą, czy mogą zacząć inwestować, ponieważ nie wiedzą, czy te warunki wyjściowe zostaną przez rząd zrealizowane i czy na końcu rzeczywiście dostaną zwrot tych kosztów, które zainwestują. Więc to są takie, więc nie mogą, nikt nas nie może wyrzucić, ale nie korzystamy przy tej jakości członkostwa, nie korzystamy z wszystkiego, co Unia Europejska nam daje. Natomiast oczywiście można wyjść. Ja przedtem mówiłam o tym artykule 50, który Brytyjczycy wykorzystali, żeby też to jest oddzielna jakby historia na oddzielne rozmowy, żeby z Unii Europejskiej, nie wiadomo dlaczego do końca, też z powodu suwerenności i wtrącania się Unii, żeby wyjść, to oczywiście to jest możliwe, tylko wtedy pewnie trzeba by referendum zrobić w Polsce, żeby się obywatele zgodzili. I teraz jeżeli cały czas taka narracja antyunijna, antyeuropejska, cały czas używanie przez polityków, do których którzy są jedynymi politykami, których oglądają mieszkańcy na przykład Polski Wschodniej, prawda, gdzie jest tylko program telewizji publicznej i którzy słyszą codziennie taką narrację antyeuropejską, takie opowiadanie, że Europa jest jakimś ciężarem, jest kimś, kto nam grozi, kto jest w tej dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, jest głównym wrogiem, nie Rosja, nie Putin, a Unia Europejska, która jest monstrum, jak mówi premier Polski, chyba w Madrycie to powiedział, to jest po prostu, to są rzeczy niewiarygodne, ale aż cud rzeczywiście, że ludzie mimo wszystko jakby nie poddają się tej antyeuropejskiej narracji, bo prawdopodobnie widzą gołymi oczami, jakie korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej mają, czy też w takim stanie zagrożenia także naszego bezpieczeństwa, żeby można tak strasznie jakby odrzucać te ramy unijne, w których jednak to bezpieczeństwo różnego typu, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo takie militarne, ale przede wszystkim dzisiaj energetyczne, widać żywnościowe, takie powiedziałabym statusowe, to znaczy, że jesteśmy państwem członkowskim Unii, to jest też rodzaj takiego bezpieczeństwa, który ludziom, który wzmacnia ludzi w ich życiu, bo też wiedzą na przykład, że instytucje europejskie chronią także ich praw jako obywateli, to może te korzyści, że Unia jakby zaczyna być widoczna w tej walce z antyeuropejskim rządem. Bardzo Ale dziękuję. Chciałabym coś o nauczycielach, tak. Dlatego że bardzo ja nie proszę. Wiem, dlatego, że wie pan, jak ja strasznie dużo lat spędziłam jednak nad tym wszystkim przygotowaniu Polski do członkostwa i wtedy miałam bardzo dużo spotkań z nauczycielami i pamiętam w sali sejmowej, tej wielkiej kolumnowej sali sejmowej, była wypełniona nim, tam pewnie było z 300 czy coś koło tego nauczycielek i nauczycieli z całej Polski i proszę sobie wyobrazić, że tam zabiera głos pani nauczycielka, która mówi o tym, że starosta, bo ona była z jakiejś szkoły, z jakiegoś powiatu, chyba gdzieś z Kieleczyzny, że starosta powiedział, że ich zwróci pieniądze za pociąg do Warszawy, ale dopiero z budżetu w przyszłym roku. Oni przyjeżdżali za własne pieniądze, oni prowadzili te wszystkie koła europejskie w szkołach w ramach tego pensum, czyli bez żadnych dodatkowych, po godzinach, bez żadnych dodatkowych zajęć, ale byli tak przekonani, że to jest dla tych ludzi młodych cała przyszłość i to jest tak ważne, że właściwie inwestowali w to w swoje własne jakby prywatny czas i często środki, dlatego potem jak tylko mogłam, to właściwie pomagaliśmy bardzo tym wszystkim instytucjom szkolnym, żeby do tej pory zresztą to robię, ale to ci nauczyciele, myślę, oni nigdy nie zostali jakoś docenieni w wielkim proeuropejskim wysiłku, ale to na pewno było zawsze środowisko, które rozumiało, że to chodzi o naszą przyszłość, o przyszłość tych wszystkich dzieci, tej młodzieży szkolnej. Dlatego jestem pełna podziwu cały czas dla nauczycieli. Teraz też jak przyjeżdżają ze swoimi grupami do Brukseli, do mnie, to też jakoś zawsze się tym bardzo wzruszam, bo to rzeczywiście pokazuje, że tyle rzeczy można robić po prostu, jeżeli się chce, bez myślenia o korzyściach,
o jakichś wynagrodzeniach i nauczyciele są takim przykładem, więc jestem szapoba, powiedziałabym, pełna podziwu i trzeba bardzo to cenić. Bardzo dziękuję. Przy okazji powitam panią Różę Thun, posłankę do Parlamentu Europejskiego. Także miło nam, że pani również dołączyła do naszej audycji. A teraz zaproszę, przepuścimy tutaj panowie Sylwię, więc zaproszę Sylwię, następnie Grzegorz i Max. Sylwia, zapraszam. Dziękuję, Robert. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani europosłanko. Dobry wieczór wam wszystkim. Ja mam takie pytanie, przepraszam, troszeczkę infekcja mnie dopada, jesienna. Mam takie pytanie, już pani dotknęła też troszkę tego tematu, bo mówiąc o tym, jakby w jaki sposób można wyprowadzić, obrazowo mówiąc, Polskę z Unii Europejskiej, mówiła pani o tym, że bardzo istotne jest to bezpieczeństwo, że bardzo istotną kwestią jest to, że jesteśmy tak naprawdę bardzo małą częścią świata. Ta Unia Europejska to jest 6%, a my jeszcze jesteśmy no, po prostu częścią Unii Europejskiej, więc jeszcze mniejszą częścią. I teraz moje pytanie jest takie, skoro nie Unia Europejska, tak, gdybyśmy rozpatrywali ten najbardziej pesymistyczny scenariusz, no to to oznacza, że co, że znajdziemy się pod wpływem tych krajów no, ze wschodu, krótko mówiąc, że to jakby wyprowadzanie nas z Unii Europejskiej to jest jednocześnie pchanie Polski no, po prostu na wschód? Dziękuję. To jest okropne pytanie, ale takiego dużego wyboru rzeczywiście nie ma, bo pchanie nas na północ to jest ciągle Unia Europejska, te wszystkie kraje skandynawskie i Bałtyki są też, trzy republiki bałtyckie są też na północ. Na południe też jest dość duży kawałek jednak Unii Europejskiej, więc to jest rzeczywiście pchanie nas na wschód i to przez Białoruś dalej. To jest taka opcja, która wynika także z naszej historii. Zawsze, myślę, byliśmy w takim miejscu trochę bardziej przesunięci na wschód czy bardziej na zachód, ale jednak zawsze na styku bardzo jednak odmiennych kultur, przynajmniej politycznych i myślę, że nie wiem, to wy tego nie pamiętacie, ale Róża na pewno to pamięta, że jak myśmy się przygotowali do członkostwa, jak ja miałam przyjemność być ministrem i chodzić na bardzo trudne rozmowy do parlamentu, to też były takie partie, byliśmy jedynym państwem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej, w której była opozycja przeciwko członkostwu, przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Była taka partia, która się nazywała Liga Polskich Rodzin. Potem na początku też swego istnienia Samoobrona była też, myślę, że w tej jakby dość blisko z różnych innych powodów, ale także i rzeczywiście byliśmy nigdzie tego w pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej, która razem z nami tych pozostałych 8 państw, także bo w tej była i Malta i Cypr wtedy i ta nasza kontynentalna Europa Środkowo-Wschodnia. Nie było takiej sytuacji tylko u nas i ci, którzy wysuwali właśnie te argumenty przeciwko Unii Europejskiej, to albo widzieli tę część, jakby ten wschód jako takiego naturalnego partnera dla Polski, z którym powinniśmy być bardziej związani, a też niektórzy na zasadzie trochę dowcipu sugerowali, żebyśmy to wtedy była nafta, powstawała w latach 80-tych, 90-tych, czyli sojusz taki handlowy, gospodarczy Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku, więc w ramach dowcipu to właściwie mówili, że ci opozycjoniści, żebyśmy weszli raczej do nafty niż do Unii Europejskiej, która była też wtedy definiowana jako prawda, z dyktatu moskiewskiego, dyktatu brukselskiego były takie wtedy hasła rzucane i
Unia miała przecież wtedy zlikwidować zupełnie naszą specyfikę regionalizacji. Regiony nasze miały zostać całkowicie pozbawione tej specyfiki regionalnej, miała zniknąć kuchnia polska. Ta cała narracja tej opozycji antyeuropejskiej, antyunijnej wtedy i tej, która chciała nas bardziej, widziała nas bardziej bliżej wschodu z naszymi tradycjami, z naszą kuchnią, ze wszystkim, co im się kojarzyło jako niebezpieczne. W odróżnieniu od Europy Zachodniej, a to właśnie to wtedy była taka, takie niby niewinne, ale takie pchanie nas rzeczywiście na wschód, byliśmy bardziej przystający do wschodu niż zachodu i myślę, że takie myślenie, kiedy ktoś w tej obecnej sytuacji geopolitycznej dostrzega Unię jako większego wroga niż pana Putina i jego dyktatorskie czy też autorytarne pomysły na przyszłość, to myślę, że jednak to jest pchanie nas na wschód, bo w tym naszym geopolitycznym położeniu właściwie myślę zawsze jest, bylibyśmy trochę na styku dwóch różnych światów i ta linia naszego bezpieczeństwa jednak przebiega zdecydowanie tak jak w tej chwili, a nie po zachodniej granicy Polski, więc myślę, że to są jakieś środowiska polityczne źle po prostu życzące Polsce, Polakom, odmawiające nam wszystkim jako obywatelom prawa do bezpiecznego życia, do lepszego życia i już chyba innej opcji nie ma, bo albo możemy być sami między wschodem i zachodem tradycyjnie, czyli między Unią Europejską i Białorusią i Rosją, już z Ukrainą być może w Unii wkrótce, albo możemy po prostu być częścią tego wschodu w jakiejkolwiek postaci by to było. Nie ma już kolejnej opcji, więc dlatego trzymajmy się Unii, bądźmy w Unii, budujmy naszą przyszłość także na wzmacnianiu Unii Europejskiej, bo to jest nasza jedyna gwarancja, myślę, w tym naszym miejscu na mapie dla dobrej, bezpiecznej przyszłości. No ale nie można oczywiście ignorować tych wszystkich dziwacznych ludzi, którzy mają jakieś takie pomysły prowschodnie. Szkoda tylko, bo tym samym odrzucamy, trochę jakby degenerujemy też, czy też jakby nie wiem, może niesłusznie także, czy bez prawa, także patrzymy z pewną wyższością na to wszystko, co jest na wschód od nas, a tam też przecież żyją ludzie gnębieni politycznie i z kulturą inną, ale przepiękną i bogatą i też historycznie niesamowicie jakby rozwiniętą. I lepiej byłoby, żebyśmy mogli być wszyscy w jakichś takich relacjach pokojowych, przyjaznych, partnerskich, ale nasze miejsce jednak jest po prostu w Unii Europejskiej. Na to myślę innego pomysłu. Dzisiaj nikt nie powinien nawet mieć, a myślę, że ludziom młodym to pewnie też się dzisiaj wydaje jakieś naturalne miejsce Polski właśnie w Unii Europejskiej, a nie w jakimś proputinowskim, nie wiem, związku państw. Nawet nie wiem, jak je nazwać, bo nie chcę nikogo obrażać. Bardzo dziękuję. Grzegorz tutaj się zgłaszał, ale kilka nam razy uciekł. To Grzegorz, jeżeli jesteś, to zapraszamy cię. Tak, śmiało, witam serdecznie. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór. Na początku bardzo chciałbym pani podziękować za poświęcony czas. To dla takich szarych ludzi jak my jest dosyć ważne, żeby móc dowiedzieć się u źródła o wielu ważnych kwestiach dotyczących choćby właśnie Unii Europejskiej, którą tworzymy, której nie to, że to jest obcy twór, tylko to też jesteśmy my. Tak. Dziękuję bardzo za to, co pan w tej chwili powiedział, dlatego że my wszyscy łącznie ze mną robimy ten błąd, że mówimy o nas jakby my, a Unia. A my jesteśmy rzeczywiście po prostu częścią Unii i ja zawsze marzyłam o tym w tych 20 lat temu, jak wchodziliśmy do Unii, że przyjdzie kiedyś taki moment, że w radiu dziennikarz powie, że właśnie zdecydowaliśmy my jako Unia coś zrobić, ale do tej pory właściwie to jest ciągle ci tam w tej Brukseli i my tutaj w Polsce i dlatego cieszę się, że pan powiedział, że my to Unia, a Unia to my, więc tak trzeba trzymać. Przepraszam, przerwałam panu.
Panie Grzegorzu. Nie ma problemu, bardzo dziękuję. Ja chciałbym zapytać się o jedną rzecz. Czy Polska po tych 7 latach walki trochę sama ze sobą nie staje się już niewiarygodna dla partnerów europejskich? Bo ja niestety mam wrażenie, że zaczynamy być tak trochę spisywani na straty, bo za chwilę może być referendum, propaganda dobrze działa i możemy wdrożyć ten artykuł 50. Czy w tym momencie właśnie, nawet jeżeli zmienią się rządy, zostaną spełnione te kamienie milowe, będzie ta droga ku praworządności, to czy dalej Polska będzie wiarygodna w Unii Europejskiej? Dziękuję. Wie pan, ona sama ta wiarygodność nie wróci. To nie jest tak, bo to od początku trochę rozmawialiśmy też o tym, że to nie jest tak, że jakby zmiana polityczna to będzie od razu oznaczała, że się otworzą jakieś możliwości, w ogóle ścieżki dla tych wszystkich funduszy, które do tej pory nie mogły być Polsce przekazane. Będą musiały być spełnione warunki i ja liczę na to, że opozycja dzisiaj nie siedzi bezczynnie, tylko gadając, przepraszam, ale że rzeczywiście przygotowuje te wszystkie zmiany prawne, które będą niezbędne, żeby odblokować te wszystkie warunki. Wtedy oczywiście zobaczymy, czy to będzie jeszcze tak, że można będzie te wszystkie środki nieutracone z pewnym opóźnieniem rozpocząć wykorzystywać, ale na pewno będą musiały być spełnione te czy kamienie milowe w przypadku tego Funduszu Odbudowy i Odporności, czy też te warunki podstawowe tak zwane w przypadku funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. No ale to będzie się musiało wydarzyć i myślę, że o ile ta polityka spójności to będzie relatywnie łatwa do szybkiego przywrócenia tych warunków podstawowych, czy też zapewnienia, że one są spełnione i te środki, te inwestycje wszystkie będą refinansowane. Natomiast w przypadku tego planu odbudowy i rozwoju, czyli tych kamieni milowych, o których pan mówił, to niestety to będzie wymagało według mnie zmian legislacyjnych i potem przejścia przez procedurę podpisania przez prezydenta i z ryzykiem, że prezydent wyśle to do Trybunału Konstytucyjnego, prawda, który nie będzie zmieniony. Więc ten pierwszy rok, który będzie wymagał bardzo sprawnego działania, miejmy nadzieję, nowych władz, rzeczywiście będzie bardzo, bardzo trudny, ale na pewno to nie będzie na piękne oczy czy na zaświadczenie o wynikach wyborów, ale to będą musiały być te warunki spełnione i nad tym rzeczywiście trzeba będzie pracować. Natomiast poza tym to myślę, że będą bardzo ważne kroki. Ja myślę, że także ktoś nad tym pracuje, że będzie bardzo ważne, co się wydarzy dzień po wyborach, gdzie pójdzie, będzie pierwsza wizyta, czy też co zostanie zrobione, czy na przykład wniesiemy flagi, bo jak pamiętacie, ten obecny rząd, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił, to wyniósł z instytucji rządowych, publicznych, wyniósł flagi europejskie. One potem tam cichaczem to tam wróciły, ale jednak ten gest taki pierwszy, wyprowadzić flagi, to jednak miał miejsce, więc nie wiem, co będzie takim gestem pierwszym ewentualnego nowego rządu, który oby się nam przytrafił, znaczy sam się nie przytrafi, jak wiadomo, to oprócz tego myślę, ja nie wiem, czy być może jakąś deklarację złożymy, jeżeli chodzi o wejście do obszaru wspólnej waluty, czy też zaproponujemy jakieś zmiany do traktatu, czy jakieś coś, co jakby uwiarygodni Polskę, czy poprzemy mocno jakieś ważne wtedy sprawy, które, wobec których na przykład obecny rząd by zgłosił weto, a nowy rząd bardzo mocno poprze. Więc w jakiś sposób trzeba będzie od pierwszego dnia, myślę, rzeczywiście tę wiarygodność odbudowywać i powoli budować, myślę, to wszystko, co przywróci także naszą reputację w pozytywnym tego słowa znaczeniu w Unii Europejskiej, bo to nie jest już tylko jakby odbudowanie relacji z instytucjami europejskimi, na przykład z Komisją Europejską, bo Komisja Europejska będzie nadal realizowała swoje obowiązki, czyli działała zgodnie z traktatami, pilnowała tego wszystkiego, czego pilnuje w tej chwili, okazywała maksimum także dobrej woli, którą okazuje także w tej chwili. Natomiast
To, gdzie myśmy utracili reputację, to nie jest tylko poziom i tę wiarygodność, to nie jest i zaufanie, to nie jest tylko poziom Komisji Europejskiej, czy nawet Parlamentu Europejskiego, czy nawet Rady. Czyli to nie jest tylko ten poziom, nazwijmy go polityczny. To jest także, to są parlamenty narodowe, bo nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale te w 2021 chyba roku, kiedy były te, czy to był 20. O Boże, 20 chyba, kiedy były pierwsze negocjacje budżetowe, kiedy Polska i Węgry straszyły wetem, które zresztą uruchomiły, to wtedy to schodziło na poziom nie tylko parlamentów narodowych, gdzie były w niektórych parlamentach protesty, że nie zgadzają się na parlamenty narodowe, na to, żeby Polska korzystała ze środków budżetowych w warunkach, kiedy wetuje. A wetowanie wtedy tych niektórych rozporządzeń budżetowych oznaczało zawetowanie budżetu dla 27 państw członkowskich. To nie było, że Polska i Węgry sobie wetowały coś, co ich dotyczyło, tylko one wetowały właściwie całe funkcjonowanie Unii. W związku z czym ta niechęć do Polski zaczęła się pojawiać na poziomie parlamentów narodowych, na poziomie ludzi na ulicy, którzy byli pytani przez dziennikarzy, czy na właśnie poziomie dyskusji, które zwykli obywatele mieli ze swoimi premierami, co można było oglądać jak Europa Długa i Szeroka w telewizjach różnych narodowych, gdzie obywatele Unii Europejskiej z różnych krajów, w szczególności z tych krajów, które są płatnikami netto, protestowali przeciwko temu faktowi, że tego typu rząd, który jest antyeuropejski i który blokuje funkcjonowanie całej Unii Europejskiej, rzeczywiście korzysta z budżetu europejskiego. Więc to odbudowanie tej wiarygodności czy też zaufania dotyczy także i społeczeństw, ludzi z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc to jest wielka, wielka robota i będziemy się musieli w to wszyscy zaangażować i także wy w swoich kontaktach, znaczy wy w sensie ludzie młodzi, nie wiem czy wszyscy jesteście bardzo młodzi, ale ci, którzy mają kontakty także z kolegami z innych państw członkowskich czy w różnych środowiskach, trzeba będzie rzeczywiście takie pospolite ruszenie odbudowywania zaufania do Polski, pokazywania my jesteśmy godni zaufania, nam zależy na silnej Unii i trzeba będzie dużo, dużo różnych gestów, nie tylko politycznych, ale takich także takich obywatelskich, myślę, wtedy pokazać całej Europie, żeby tę wiarygodność jak najszybciej odzyskać, bo tak jak mówiłam, ona jest się łatwo, tę cnotę się traci, a bardzo trudno się ją odbudowuje, a cnota zaufania, myślę, w ogóle zaufanie między ludźmi jest szczególnie w takich czasach trudnych, to jest absolutny fundament, myślę, że jak nie ma zaufania, to właściwie nic nie wychodzi. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że młodzi ludzie zdecydowanie nie pozwolą przede wszystkim na to, żebyśmy kiedykolwiek wyszli z Unii Europejskiej, bo ci młodzi ludzie mieli akurat to szczęście, że oni z tych dóbr Unii Europejskiej już zaczęli jakby od tych młodych lat korzystać. I oni są związani z Unią, ale także cenią przede wszystkim tą wolność. Wolność poruszania się między różnymi krajami, wolność podróżowania, wolność pracy w różnych krajach, bo są też tacy, którzy właśnie w ten etap wchodzą. Także ja myślę, że nadzieja w tych młodych ludziach, którzy naprawdę nigdy na to nie pozwolą. Ale teraz oddam następnemu słuchaczowi głos. Jest to Mario. Mario, zapraszam. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, pani profesor. Najpierw króciutko chciałem, dziękuję w ogóle za głos, tak bardzo króciutko chciałem tylko, żeby mnie zaraz nie zaszufladkowano gdzieś tam w błędne miejsce na początku. Ja oczywiście jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej. Jestem też przeciwnikiem zagorzałym obecnie panującej nam tak zwanej władzy. Natomiast jedno pytanie do pani profesor. Czy pani profesor nie uważa, że tak jak my w Polsce wewnętrznie nie za bardzo potrafimy od wielu, wielu lat prowadzić rzetelnej, merytorycznej debaty między sobą na różnego rodzaju problemy i po prostu stawiamy wszystko na zasadzie czerni albo bieli, to czy pani profesor nie uważa, że trochę niestety podobnie funkcjonujemy w odniesieniu do Unii Europejskiej? To znaczy, mam wrażenie, że jest jedna część sceny politycznej, która uważa, że Unia to jest praktycznie samo zło i okej, to jest oczywiście wiadomo, wszyscy się pewnie tam zgadzamy, że to jest podejście głupie, szkodliwe, długofalowo niebezpieczne też gdzieś tam dla Polski.
Natomiast w mojej ocenie my też z kolei z drugiej strony bardzo często mamy takie podejście, że co Unia, czego Unia nie wymyśli, a przecież Unia to jest zbiór też gdzieś tam różnych sił politycznych, które na dany moment gdzieś tam powiedzmy w tych krajach rządzą, tak? To nie jest coś niezmiennego, a my mam wrażenie właśnie często tak trochę patrzymy na różnego rodzaju problematykę, która wynika z działalności Unii Europejskiej, jak na takiego po prostu, nie wiem, bożka nazwijmy to, z którym absolutnie nie można dyskutować, debatować, z czym wszystkim się trzeba zgadzać. A umówmy się, Unia Europejska popełniała błędy i popełnia błędy. Przykłady. Przecież Brexit, tak? Dzisiaj wiele osób, mam wrażenie, wręcz się cieszy, jeżeli w Wielkiej Brytanii są jakieś problemy, bo traktuje to na zasadzie, ha, 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 widzicie, macie za karę, bo wyszliście z Unii Europejskiej. Ale nikt nie patrzy na to, że być może ten Brexit to jednak w dużej mierze to był błąd Unii Europejskiej, która nie potrafiła może odpowiednio miejscami zareagować, być może nie potrafiła odpowiednio właśnie słuchać argumentów Wielkiej Brytanii czy jakichś tam kwestii problematycznych, które Wielka Brytania zgłaszała. Tak? Druga rzecz, cała polityka Unii Europejskiej dotycząca gdzieś tam tego uzależniania się od wschodu. Wiadomo, dzisiaj łatwo nam bić Niemców, ale to przecież nie tylko Niemcy prowadziły taką politykę, której skutkiem było zamykanie elektrowni atomowych, czy też ograniczanie i w ogóle nawet wręcz uważanie, że atom to jest jakieś zło, szkodliwe, niebezpieczne i tak dalej. Kolejny przykład, który na dniach nas pewnie czeka i gorące dyskusje, zabronienie sprzedaży samochodów innych niż elektryczne w Unii Europejskiej, co jest zupełnym absurdem, gdyby tak popatrzeć. Swoją drogą bardzo polecam film na kanale Powagowanie na YouTubie redaktora, który właśnie opisuje wpływ samochodów spalinowych i tak dalej ogólnie na ekologię i na CO2 tak w skali globalnej. No i właśnie jakby te przykłady podaję nie po to oczywiście, żeby tutaj twierdzić, że Unia Europejska jest złem, tylko właśnie zmierzam do tego braku debaty i tego takiego szufladkowania, że albo jesteś za w 100%, albo jesteś przeciw w 100%, że jakby żadna ze stron nie dopuszcza prawa jakiejkolwiek rzetelnej, merytorycznej krytyki w odniesieniu do działalności Unii Europejskiej. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Tylko teraz siebie słyszę. Coś można wyłączyć? Tak, tutaj Sylwia chyba poprosimy o wyciszenie mikrofonu także. Już teraz chyba nie słyszę siebie. Jakaś, nie widziałam, to horror słyszeć siebie, ale to bardzo ważne, co pan powiedział, bo tylko wie pan, ja rozumiem, że my w te dyskusje o Unii to wchodzimy w jakimś takim momencie, kiedy ktoś zaczyna Unię atakować i wtedy ktoś zaczyna Unię bronić i wtedy to tak wygląda, jakby jeden jest całkowicie potępiający, a drugi jest bezkrytyczny i pełen uwielbienia i nie pozwala, nie widzi żadne jakby niczego zdrożnego w niczym, co w Unii Europejskiej robimy. I myślę, że rzeczywistość nie jest taka dokładnie taka. Ja na przykład jestem osobą, której stosunek do Unii, która walczyła przez wiele, wiele lat, walczyła do dosłownie, bo przecież koordynacja, nie wyobrażacie sobie, co to było w latach 90. koordynować różne ministerstwa, gdzie każdy minister był panem właściwie na swoich włościach, a ja byłam najpierw jakimś tam sekretarzem stanu, potem co prawda ministrem, ale też jakby na równi z innymi, a na pewno nie ponad innymi i musiałam tych wszystkich kolegów, koleżanki zmuszać do tego i jeszcze raportować, skarżyć, donosić na nich. To był pierwszy punkt na każdej Radzie Ministrów, gdzie ja mówiłam, a minister finansów nie zrobił tego i tego, a minister od transportu nie zrobił tego i tego, bo nie było innej możliwości, żeby rzeczywiście wszystkich zmusić do tego, żeby przygotowania do Unii Europejskiej były na czas zakończone, do wejścia do Unii Europejskiej, więc ta rzeczywistość jest taka trochę inna. Ja myślę, że tylko ci z nas, którzy naprawdę uważają, że Unia Europejska jest jedynym sposobem na naszą przyszłość, ja do takich należę, to jednocześnie są osobami, które widzą wszystkie słabości Unii, które wiedzą, jak wygląda proces decyzyjny, na przykład, tu nie wiem, czy Róża jeszcze jest, pewnie się ze mną zgodzi, ale przecież w Parlamencie Europejskim nie ma czegoś takiego jak koalicja i opozycja, w związku z czym
w każdej sprawie, a przyjmujemy przecież na każdej sesji plenarnej kilkanaście czy czasem kilkadziesiąt różnych aktów prawnych, to wszystko musi być od zera, musi być budowany kompromis i nie ma czegoś takiego, że dwie grupy polityczne mogą się dogadać i będą miały większość, bo takie czasy się skończyły. Kiedyś tak było, że dwie największe grupy miały większość. Teraz trzeba co najmniej trzy grupy, czasem trzeba więcej ludzi, bo nie wszyscy jednakowo głosują w grupach politycznych, żeby mieć większość, żeby przeprowadzić jakiś akt prawny. Trzeba zbudować całą masę kompromisów, co sprawia, że to nigdy nie są najlepsze rozwiązania, tylko zawsze jakieś drugie w kolejności, bo kompromis jest na ogół, nie jest poprawą jakiegoś rozwiązania, ale na ogół jest jakby osłabieniem różnych rozwiązań, więc my jesteśmy w stałej dyskusji, stale krytykując, stale dostrzegając słabości różnych rozwiązań, ale jednocześnie wiemy, że musimy znaleźć w sobie tyle woli politycznej, żeby te akty prawne rzeczywiście przyjąć, bo Unia musi co najmniej reagować na to, co się dzieje w świecie, czy to, co wymaga zmiany, jeżeli nie być jakby w awangardzie różnych zmian, więc ta rzeczywistość nie jest taka zero-jedynkowa, tylko ta rzeczywistość to jest zawsze szukanie najlepszych rozwiązań, ale każdy, kto jakby trochę jakby bardziej się jakby zanurzy w tym, jak funkcjonuje Unia, to widzi, że jest dużo oczywiście słabości, jest dużo pomyłek w różnych decyzjach, jest dużo niemożności działania, są akty prawne, które lądują na jakichś półkach i na przykład patent europejski 20 lat co najmniej, czy więcej niż 20 lat na tej półce leżą, więc to nie jest instytucja jakby bardzo specyficzna oczywiście cała Unia Europejska, ale też nie jest pozbawiona różnych słabości. Chodzi tylko o to, żeby te słabości pokonywać. Chodzi o to, żeby rzeczywiście te, jeżeli można dostosowywać także traktaty do potrzeb, to jest na przykład największą słabością Unii, że uknuliśmy sobie taki polityczne takie zdanie, że obywatele nie chcą zmian traktatów Unii Europejskiej. I w związku z czym bardzo często nie mamy narzędzi, nie mamy podstaw prawnych, żeby zajmować się różnymi sprawami, które są absolutnie konieczne do wprowadzenia. Więc Unia jest czasem w niemocy. A najgorsza oczywiście rzecz to jest taka, że Unia najwięcej błędów robi wtedy, kiedy jedną izbą legislacyjną jest Rada Ministrów czy Rada Unii Europejskiej, gdzie zasiadają różni ministrowie w zależności od tematu. A drugą izbą legislacyjną jest Parlament Europejski. I w Radzie trzeba za każdym razem usiąść wokół stołu i znaleźć ten kompromis między 27 państwami członkowskimi, co czasem wydaje się właściwie cudem, jak się w końcu udaje, taki kompromisowy, ale się udaje, a potem równolegle my robimy w parlamencie, budując też większościowe poparcie od zera, co też jest bardzo, bardzo trudne. I potem z tymi dwiema koncepcjami schodzimy się razem do tak zwanych trylogów i negocjujemy, czasem to trwa parę tygodni, czasem wiele miesięcy, i negocjujemy wspólne rozwiązanie, bo obie izby legislacyjne muszą się dogadać, żeby mógł akt prawny powstać, więc trzeba strasznie dużo woli politycznej, bardzo zróżnicowane środowiska, jeszcze do tego wybory są, prawie co roku gdzieś się odbywają wybory i te zmiana lewica, prawica, liberałowie, prawda, cały czas bardzo różne koncepcje i podejście do wszystkiego, co się rusza. I z tego wszystkiego trzeba coś ugotować, finalny projekt, który będzie Unię Europejską do przodu poruszał i który będzie sprawiał, że będziemy nie tylko wrażliwi na społeczeństwo, na potrzeby obywateli, ale także będziemy konkurencyjni w środowisku międzynarodowym, będziemy rzeczywiście pilnować tych wszystkich wartości, takich jak na przykład wielostronna współpraca, czy będziemy budować bliskie relacje przez Atlantyk i będziemy pomagać słabiej rozwiniętym krajom. Będziemy pilnować, żeby Światowa Organizacja Handlu była sprawna i żeby się miała dobrze. Więc ilość tych rzeczy, które wymagają jedności budowanej z potwornej różnorodności jest bardzo duża, więc siłą rzeczy zdarzają się słabości, zdarzają się nieudane pomysły, a zdarzają się za późno realizowane różne akty prawne. My najczęściej jakby dopiero zatwierdzamy, właściwie podejmujemy decyzje dotyczące
czegoś, co już jest w świecie, już jest jakieś zjawisko, a my dopiero wtedy wprowadzamy rozwiązania, różnego typu regulacje, żeby to uporządkować. Bardzo rzadko wyprzedzamy jakby świat z naszymi regulacjami prawnymi. Więc wiem, czasem są takie momenty, że trzeba Unię idealizować, bo to wynika z dyskusji, czy trzeba znaleźć jakby taką wartość, która pozwoli nam przełamać opór, ale najczęściej myślę, to jednak chyba w miarę upływu czasu i jakby rozeznania się w tym wszystkim, jak Unia funkcjonuje, to jesteśmy realistami i szukamy najlepszych rozwiązań, ale czasem nie trzeba być realistą, czasem trzeba mieć rzeczywiście jakąś taką wizję i się przy niej upierać, bo tak jest w sumie lepiej i myślę, że to nam służy. Ale ma pan rację, że w takich debatach to nie, w ogóle to nie chodzi tylko o Unię, bo jak pan posłucha debat politycznych w Polsce, to one są wstrząsające, one są właściwie takie krańcowe, nie ma takiej skłonności do przekonywania się nawzajem, do tego, żeby na końcu debaty w jakimś radiu czy gdzieś ktoś powiedział, a masz rację, prawda, nie obrażał się natychmiast, jest to trudno, ale też ja na przykład widzę, że są takie rzeczy, których nie wolno odpuszczać i myślę, że członkostwo nasze w Unii, tego nie wolno odpuścić, na to, żeby to zostało zniszczone, to po prostu nie wolno absolutnie pod żadnym pozorem, pod żadnym pretekstem zniszczyć, bo to byłoby dla przyszłości Polaków po prostu dramatyczne. Myślę, że trzeba bardzo o to walczyć i nie tylko wy, ale też to pokolenie musicie przejąć władzę jak najszybciej. Mam nadzieję, że te wybory jednak prowadzą dużo młodych ludzi do życia politycznego. Pamiętajcie, że wszystkie eurobarometry i różne inne badania opinii publicznej pokazują, że nieprawdą jest, że ludzie młodzi się nie interesują polityką, że jest mnóstwo potwierdzających badań pokazujących, że ludzie młodzi interesują się polityką i tego trzeba się trzymać i trzeba tą polityką się interesować, bo pamiętajcie, że to chodzi o wasze życie. No, to jest my jakby meblujemy to wasze mieszkanie czy ten wasz dom teraz, bo jest taki trudny moment, że czujemy się odpowiedzialni i to, co walczyliśmy, jest teraz zagrożone, ale myślę, że wszyscy rozsądni politycy, ci, którzy pamiętają, jak może być źle, że oni z wielką jakby przyjemnością i otwartym sercem przekażą to wszystko, jak tylko się uda w przyszłym roku, przekażą tę pałeczkę ludziom młodym, którzy po prostu mają inny wizerunek świata, potrzeb i którzy muszą się poczuć odpowiedzialni za tę przyszłość. Nie wiem, czy to coś panu pomogło, ale... Mario, na pewno zadowolony jest, prawda? Znaczy, co do zasady, tak, jakby dziękuję bardzo za tą wyczerpującą wypowiedź i za to podkreślenie chyba tutaj, co jest istotne, że właśnie, że no, nie wszystko jest też idealnie. Nie jestem pewny, czy do końca bym się zgodził z tym, że czasem nie trzeba, coś takiego pani powiedziała, z tym, że być może, że czasem nie trzeba być takim realistą. Tutaj bym się z tym, nie wiem, czy do końca zgodził, zwłaszcza z punktu widzenia tego przykładu, którym podałem, tych samochodów elektrycznych, tak? To jest dla mnie absurdem. Absurdem, tak, przepraszam, tak. Ale to muszę podkreślić. Tak, więc, tak. Więc ale cieszy mnie to, no i pozostaje mi życzyć, żebyśmy jak najwięcej mieli po prostu w życiu merytorycznej debaty na różnych obszarach, tak? W którym będziemy mogli zaprezentować. Tak jest, tak jest. Dobrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To przechodzimy teraz dalej. Następny w kolejce był Tomasz, później będzie Sylwia Grochal. Dziękuję. Bo tu Grzegorz wspomniał, że my jesteśmy Unią. Pani powiedziała, żebyśmy mówili, że właśnie nie jesteśmy członkiem, a po prostu my jesteśmy Polska Unia. I ja tutaj bym się tak połowicznie zgodził, bo na 90% jesteśmy w Unii, ponieważ często są podejmowane jakieś decyzje, a my jesteśmy odsyłani na drugi plan, drugi tor, ale tylko dlatego, że nie jesteśmy w strefie euro. Kaczyński mówi, że euro nie, bo wysokie podwyżki będą od razu ceny wysokie w sklepach i w ogóle. Politycy PiS-u mówią, że euro nie, bo polski złoty, duma, chwała, nie będą nam tutaj w obcych walutach płacili. A ja się chciałem pani zapytać jako ekonomistki, która wie najlepiej,
chyba w tym temacie jest też związana. Czy jest Pani, na pewno tak, ale muszę o to zapytać, jest Pani za tym, żebyśmy dołączyli do strefy euro i jak Polska, przepraszam, Polska, ale to można powiedzieć, że Polska wygra, gdy już opozycja wygra wybory, czy Pani będzie takim prestruktorem tego, żebyśmy właśnie dołączyli do strefy euro i ile taka transformacja by między innymi trwała? Dziękuję. Tak, znaczy, wie pan, ja jestem od początku, kiedy przygotowywaliśmy się do członkostwa w Unii, byłam zwolenniczką jak najszybszego wejścia, przygotowania jak najszybszego Polski do wejścia do tego obszaru wspólnej waluty. Nie, cały się umacniam w tym przekonaniu, że jest to ogromny błąd zaniechania, to co się dzieje w Polsce, to, że zlikwidowano wszystkie instytucje, które były odpowiedzialne za przygotowanie Polski do wejścia do Unii. Był specjalny departament w Narodowym Banku Polskim, był specjalny komórka, była w kancelarii premiera, był specjalny pełnomocnik do spraw przygotowania Polski do przyjęcia wspólnej waluty, bo to wymaga oczywiście przygotowań. Są kryteria, które musimy spełniać. W tej chwili rzeczywiście żadnego z tych kryteriów nie spełniamy. To, co warto pamiętać, że z tej dziesiątki, z tych 10 państw, które weszły razem z nami w 2004 roku do Unii Europejskiej, tylko Polska, Czechy i Węgry nie są dzisiaj w strefie euro, a Chorwacja, która weszła do Unii w 2013 roku, przyjmuje wspólną walutę 1 stycznia przyszłego roku, 2023, Bułgaria 1 stycznia 2024. W trakcie poprzedniego kryzysu, tego 2008-10, kryzysu finansowego, kryzysu euro, do euro weszły 3 państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. I wszyscy oczywiście rozumieją to, co pan mówił, że jesteśmy na 90%, to ja nawet nie wiem, czy to jest 90%. To jest na pewno częściowe członkostwo w Unii Europejskiej i tego się nie uda zmienić, że ja w tych wszystkich spotkaniach, ja dlatego jestem we wszystkich możliwych ciałach, w których reformuje się strefę euro i w których debatuje się także wchodzenie nowych państw członkowskich w parlamencie, ponieważ przyjęłam, że muszę trzymać rękę na pulsie i słuchać tego wszystkiego i wiedzieć, w jaką stronę to zmierza. I też jestem w Komisji Ekonomiczno-Społecznej, która, przepraszam, ekonomiczno-monetarnej, pieniężnej, która się też zajmuje reformą strefy euro. Jestem w różnych specjalnych takich posiedzeniach też, przepraszam, grupach specjalnych do tych spraw. Też robiłam raport na temat międzynarodowej roli euro. Także jestem w tym i teraz się zajmuję też tym digitalnym, cyfrowym euro, dlatego że no po prostu nie da się ukryć. To jest druga najważniejsza globalna waluta. Oczywiście dolar ma ciągle tę swoją wielką przewagę, nad którą my musimy ciągle jeszcze pracować, ale jesteśmy drugą walutą, ale z dość dużym dystansem, jeżeli chodzi o rezerwy poza dolarem. Ale nie ma, to jest po prostu druga światowa waluta i ona zawsze będzie lepszym wyborem niż waluta taka, która może być narażona na różnego typu. Byliśmy już przedmiotem jako złoty Polski, przedmiotem różnych ataków chyba na giełdzie londyńskiej pewnie z 10 lat temu albo i więcej. I tego typu niestabilność jest oczywiście wielkim zagrożeniem dla tego typu walut. I nie ma argumentów, które by przekonały mnie do tego, że nie warto. Ja nie mówię, że trzeba wejść, mimo że się nie spełnia warunków, bo to jest nieoddzielna sprawa i mam nadzieję, że uda nam się, kiedy tylko zaczniemy poważnie traktować przygotowania do wejścia do wspólnej waluty, że uda nam się w miarę szybko tego dokonać, bo gospodarka jest konkurencyjna, inwestowaliśmy wiele, więc myślę, że te warunki wszystkie monetarne i związane z kursem i stopami procentowymi i z inflacją, że to wszystko się uda w jakimś rozsądnym czasie rzeczywiście uzyskać i po prostu chodzi o to, żeby zacząć się przygotowywać do wejścia do wspólnej waluty. To jest polityczny projekt,
To jest praktycznie ta Unia, która istnieje, o której się mówi, która, ja wam mogę opowiadać różne anegdoty, które mi opowiadali młodzi ludzie, młodzi Polacy, jak jedno najbardziej pamiętam, jak mieli wspólny projekt, znaleźli partnera w Dolinie Krzemowej w Stanach na jakieś wspólne, jakieś startupowe działania, po czym po tam już miesięcznym wymianie dyskusji, informacji, tego wszystkiego, tamten człowiek zapytał w jakimś momencie, ale zaraz, to wy nie jesteście w euro. I wtedy się okazało, że nie są zainteresowani, ponieważ wchodzi dodatkowe ryzyko, dodatkowa niepewność, dodatkowy koszt. I to jest tylko taki przykład, jeden z brzegu, ale takich sytuacji, kiedy te dodatkowe koszty związane z byciem poza strefą euro, poza jakimiś tam spekulantami, prawda, którzy zawsze mogą jakby znaleźć uzasadnienie i wykorzystać w jakiś sposób to, że ktoś nie jest w euro, ale dla normalnej działalności gospodarczej to jest to argument negatywny. Więc nie ma innego wyjścia. Tutaj jak się rozmawia o Europie, jak się dyskutuje w Parlamencie Europie, to jest strasznie przygnębiające teraz, że o naszej części Europy się rozmawia w kategoriach właśnie wtedy, kiedy chodzi o artykuł 7, kiedy chodzi o system wartości, kiedy chodzi o praworządność. Natomiast potem się rozmawia o Europie w sensie inwestycji, w sensie różnego typu zmian, innowacyjności i wtedy się rozmawia o strefie euro. I to jest strasznie frustrujące i dlatego my musimy cały czas też pilnować tego, żeby tam, gdzie można jakieś specjalne warunki czy specjalne rozwiązania dla naszej części Europy, tej poza strefą euro, żeby to było pilnowane, przestrzegane. Kiedyś jak w tej naszej grupie była także Wielka Brytania, która była jednak wielką trzecią czy czwartą gospodarką, czy drugą w Unii Europejskiej, no to jakby jej także sytuacja polityczna była jakby, to była inna waga polityczna. W tej chwili, kiedy jesteśmy razem z Danią, która ma trwałą derogację i ze Szwecją właściwie, plus oczywiście Czechy i Węgry i Rumunia, to jest jakby inna kategoria państw. A 95% budżetu, produktu europejskiego i budżetu europejskiego to przypada na strefę euro. W związku z czym no jesteśmy, jakby się nie patrzeć na to, jesteśmy jednak na marginesie. I tego trzeba cały czas bardzo o to dbać i tego pilnować. Ale myślę, że niepotrzebnie się tak marginalizujemy i politycznie, i gospodarczo, i pod każdym względem. I mam nadzieję, że to będzie jedna ze zmian, że rozpoczniemy przygotowania rzeczywiście poważne do wejścia do strefy euro. Szczególnie rzeczywiście, że Chorwacja, przecież to jest, oni będą, znaczy po 8 latach, tak, członkostwa w Unii będą już w strefie euro. Bułgaria, Rumunia też złożyła, ale Rumunia to jest dłuższa jeszcze historia. Natomiast Węgry też kiedyś miał Orban taki moment, że mówił, jakąś datę nawet podawał. No zobaczymy, ale ja w każdym razie jestem tak, znaczy uważam, że nie ma argumentów poza brakiem gotowości, to jest dość ważny argument, do upierania się przy pozostaniu poza strefą euro. Jeżeli Niemcy, które przecież Deutsche Mark to przecież był symbol niemieckości niesłychanie ważny i Kohl potrafił to przełamać i właściwie pchać w tę stronę wspólnej waluty, to myślę, że potrafimy także polskich patriotów przekonać, że złoty jest piękny i ważny, ale myślę, że w jakimś momencie takie rzeczy się zmienia też i także waluty można zmienić, żeby lepiej żyć po prostu, bo to głównie chodzi o lepsze życie nas, obywateli. Dziękuję uprzejmie. Teraz następna w kolejce jest Sylwia Grochal. Zapraszam serdecznie. Pani Sylwio, bardzo mi miło Panią słyszeć, bo wiem, że jakieś mam zobowiązania wobec Pani chyba, prawda? Być może tak. Natomiast ja chciałabym, bo tutaj padło takie stwierdzenie, pozwolę sobie zacytować. Ci, którzy pamiętają, jak może być źle. Tak. Chciałabym wrócić do tego na sekundę, bo też nie zdążyłam złożyć wyrazów uznania za Pani dotychczasową pracę, ale też chcę przede wszystkim z punktu właśnie tych osób, które pamiętają, jak może być źle, prosić o to, no,
by Pani robiła wszystko, co w Pani mocy, żeby nie dopuścić do tego, żeby nasze dzieci, ja mam syna w ostatniej klasie liceum, i on ma plany już bardzo precyzyjne, bardzo sprecyzowane dotyczące tego, co będzie robił, jak już tylko tą różową kartkę otrzyma. Między innymi to są ludzie, którzy sobie nie wyobrażają tego, że oni mieliby jakieś problemy z tym, żeby podróżować swobodnie, żeby swobodnie pracować poza granicami Polski, żeby swobodnie wybierać sobie uczelnie gdzieś spoza granic. Oni sobie, to jest dla nich jak oddychanie. Więc taka moja prośba. I być może kolejne zobowiązanie, tak? Natomiast pytanie, które chciałam zadać, zgłaszając się, to już właściwie na nie częściowo otrzymałam odpowiedź, bo chciałam zapytać o tą stabilność, ale ona już jakby była konsekwencją tego, o czym pani przed chwilą powiedziała, o tym, jak ważne jest wejście Polski do strefy euro, bo w tym momencie, w którym jesteśmy, no to przedsiębiorcom i mamy wrażenie gospodarce bardzo, bardzo brakuje tego poczucia stabilności, tego, że tak naprawdę nie wiemy, co wyjdzie i powie pan Glapiński i jaki efekt te jego wypowiedzi będą miały, bo już miały różne efekty. Dziękuję. Tak, ta bezkarność właściwie osób pełniących najwyższe stanowiska i takie jeszcze nie tylko jakby politycznie ważne, ale niesamowicie ważne z punktu widzenia stabilności takiej szeroko rozumianej, bo to jest nie tylko stabilność finansowa, gospodarcza, ale myślę też taka tworząca środowisko, w którym funkcjonujemy, ten cały taki ekosystem, w którym ludzie funkcjonują jako obywatele i jako przedsiębiorcy na własnym rachunku, czy też pracownicy, czy to tego typu stabilność i to nie chodzi też przecież podatki między innymi, to zawsze Polska miała problemy z tą stabilnością polityki podatkowej, ale na pewno ta przewidywalność, szczególnie kiedy świat jest taki rozdygotany i kiedy jest tyle niepewności, kiedy właściwie jak się patrzy do przodu, to głównie widać niepewność i podzielony świat bardzo. Więc przynajmniej tej takiej stabilności wokół nas, nad którą możemy zapanować we wszystkich obszarach naszego życia, jest bardzo trudno się żyje, więc dlatego ta stabilność jest na pewno ważna. I ona się wiąże z odpowiedzialnością polityków i mi się wydaje, że to jest ogromna, to co jest jakby cechą tej obecnej władzy, jest ta ogromna nieodpowiedzialność, myślę, tej nie wiem jak to nazwać, nawet klasy rządzącej, szeroko rozumianej i nieliczenie się właściwie z człowiekiem, z ludźmi, że jest kiedy się słucha o tych wszystkich anegdoty właściwie w różnych przypadkach, już nie chodzi tylko o aresztowania, ale różne inne wydarzenia, które wpływają na przyszłość ludzi znaczy bardzo często krzywdząc właściwie ludzi na zawsze bez powodu. To jest wszystko okropne i to, co chyba wcześniej też pan Robert mówił o tym, że dla ludzi młodych ta wolność, jak pani powiedziała, to jest tam w ogóle wolność wyboru wszystkiego, pracy, miejsca, życia, podróży. To było też jak wchodziliśmy do Unii właściwie, wtedy badania pokazywały, że dla Polaków najważniejsza była właśnie ta swoboda poruszania się i trochę czekaliśmy, bo do Schengen weszliśmy nie od razu, a tam pewnie 2 czy 3 lata później, ale to rzeczywiście ta możliwość wyboru we wszystkich obszarach naszego życia, to jest niesamowicie ważne i Unia jest w jakimś sensie, staram się nie przesadzać znaczenia Unii, bo można by to było także mieć na poziomie krajowym zagwarantowane, gdyby był system polityczny inny, który by preferował właściwie osoby odpowiedzialne, ale myślę, że Unia jest takim dodatkowym gwarantem pilnowania tego, żeby ta stabilność była z nami, żebyśmy mogli kształtować, podejmować decyzje takie, które będą za parę lat prowadziły do tego, czego oczekujemy. To wszystko jest bardzo ważne. No, to zgadzam się w pełni. Dziękuję uprzejmie. Zbliżamy się powoli do końca. Tutaj taka informacja dla wszystkich, więc 3 ostatnie pytania. Pierwsza zada pytanie Sylwia, następnie Janusz Wąs i na końcu Kogito.
Dobry wieczór, pani profesor. Ja troszkę odejdę od takich ekonomicznych tematów. Mam takie pytanie dotyczące właściwie naszego ogródka. Wprawdzie my jesteśmy świeżakami oczywiście na rynku medialnym, jako medium obywatelskie. Natomiast czy nie opadają pani ręce, gdy w sytuacji, gdy cały czas trwa walka o praworządność, która jest łamana na każdym kroku, z ust takich tu z dziennikarstwa, jak Konrad Piasecki, słyszymy: darujcie im, przymknijcie oko. Dwa dni później pani redaktor Adamek w audycji 1 na 1 właściwie w ten sam deseń rozmawia z panią. Czy najzwyczajniej w świecie nie ma pani czasem dosyć tej walki, gdy my jako małe mini medium właściwie obywatelskie staramy się edukować i naszych słuchaczy, i siebie, zapraszając polityków i słuchając to co nam chcecie powiedzieć i wytłumaczyć, czasem jak krowie na rowie. A taka stacja telewizyjna, jedyna, która właściwie nam została, już pomijam, że to stacja, za którą wszyscy wychodziliśmy na ulicę, tak, właściwie robi krecią robotę. To jedno tak pytanie, a drugie takie króciutkie. Ostatnio na Twitterze jakaś opiniotwórcza twitterowiczka bądź twitterowicz, już nie pamiętam, zrobił sondę o przyszłoroczne wybory i ministra finansów. No i była pani właściwie w pierwszej trójce razem z panią poseł Izabelą Leszczyną. Czy myśli w ogóle pani, czy przechodzi pani przez głowę powrót do polityki krajowej? Dziękuję bardzo. Nie wiedziałam, to znaczy jakieś mam luki w Twitterze na szczęście, bo bym nie mogła spać potem oczywiście po czymś takim. Ja myślę, nie wiem zupełnie co powiedzieć, to jest strasznie trudna sprawa, o której pani mówi. Jest ta cała kwestia tego symetryzmu i tego jakby też jakiś taki czasem dziennikarze, nawet w mojej ulubionej stacji pod tytułem Tok FM, czasem słyszę dziennikarki, które właściwie za wszelką cenę muszą też jakby dla równowagi skrytykować także różne wcześniejsze ekipy rządzące w Polsce i w sytuacji, kiedy cel jest w tej chwili inny, prawda? Kiedy celem jest jednak, myślę, naszym wspólnym jest dokonanie zmiany, która może być nieudana, nie wiem, ale potrzebujemy zmiany, musimy spróbować coś nowego i zrobić wszystko, żeby to nowe rzeczywiście dało nam większą stabilność, jeśli chodzi o przyszłość, żeby w ogóle dało nam przyszłość jako Polakom. Więc to jest strasznie trudne, ja mam takie same stany w ogóle wkurzenia się, za przeproszeniem, jak i pani na tych przykładach, które pani dała. No i uważam, że trzeba z tym walczyć, ale w ogóle uważam, że nie trzeba tracić sił, tylko trzeba jednak robić swoje i to pod tym względem się z Wojciechem Młynarskim zawsze zgadzałam i też miałam takie, tak mi się wydaje, że też miałam taką zasadę, którą nie powiem od kogo ją dostałam, ale jednak gdybym tak nie robiła, to by się nie udało naprawdę przygotować tego całego naszego wejścia do Unii Europejskiej wtedy, w tym określonym terminie, że bardzo często jest tak, że kiedy jesteśmy przekonani, że mamy rację i że to jest dobre, co chcemy zrobić, to nie pytać się, tylko rzeczywiście robić, bo jak zapytamy, to nam nie pozwolą tego zrobić, a jak nie zapytamy i zrobimy, to nam w końcu wybaczą, a będziemy mieć satysfakcję, że coś zrobiliśmy. I ja mam jakiś taki upór i wtedy, kiedy jestem pewna, że mam rację i że to trzeba zrobić, to po prostu mam gdzieś to, że komuś się to nie podoba, czy że ktoś mnie skrytykuje, to coś, bo uważam, że trzeba iść do przodu i rozwiązywać różne problemy, do których trzeba je też dostrzegać, widzieć. I ja myślę, że jak się nabierze z wiekiem, chcę powiedzieć, dużo rzeczy daje, data urodzenia pozwala na różne rzeczy, to po prostu trzeba iść do przodu i nie przejmować się tym, że ktoś tam coś, właśnie tak jak pani dała te przykłady, że ktoś coś takiego powie, czy mrugnie okiem, czy no, tacy są różni ludzie, a my musimy robić swoje, bo tylko wtedy człowiek ma satysfakcję z życia, no, jeżeli coś zrobi takiego, co przyniesie zmianę. I też trzeba wokół siebie jakoś mieć fajnych ludzi, myślę, którzy też jakby nas pobudzają do działania i też takich, z którymi się można pokłócić i nie obrazić i mieć inne zdanie. Także myślę, że zbudujcie też takie wokół siebie, takie, że zakładam, że mówię do ludzi młodych i mogę jako starsza belferka opowiadać takie rzeczy, ale tak budujcie sobie środowisko, które was pcha do przodu i które was nie ciągnie w dół, a razem możecie coś osiągnąć, bo naprawdę
trzeba mieć ludzi gotowych do odpowiedzialności, do władzy, bo to jest przede wszystkim odpowiedzialność. I trochę staruszków tu i tam, różnych takich, których potrzebujemy. Ja na przykład, jak byliśmy w Kopenhadze w grudniu 2002 roku, negocjowaliśmy końcówkę, pieniądze wyszarpywaliśmy od Unii na mleko i kwoty mleczne i takie inne rzeczy, do których nie miałam przekonania, ale trzeba to było rzeczywiście zrobić. I potem zobaczyłam, połączyliśmy się z Warszawą i w kancelarii premiera siedzieli różni zasłużeni politycy i między innymi pan premier późniejszy, wcześniejszy Mazowiecki. Tadeusz Mazowiecki siedział i jak usłyszał, żeśmy zakończyli negocjacje i że Polska wejdzie do Unii, to po prostu płynęły mu z oczu łzy. I na przykład dla mnie widok osoby starszej wtedy pokoleniowo ode mnie i to było dla mnie jakby największa nagroda, jaka mogła mnie spotkać, zobaczyć, że dla pana Tadeusza to było takie ważne i że aż łzy popłynęły z oczu. I to są takie momenty, które nas wszystkich jakoś gdzieś tam budują, więc takich ludzi wokół siebie gdzieś musicie mieć, którzy czasem się wzruszą, czasem was pochwalą, a czasem się z wami pokłócą, który się ma zaufanie, to myślę jest strasznie ważne. Także A ten powrót do polityki krajowej, czy myśli pani, czy w ogóle? Wie pani, ja to zawsze uważam, bo ja to byłam tak, jak wróciłam, bo przecież ja byłam też w ONZ-cie, jak mnie wywalił pan minister Czarnecki, przyszedł do gabinetu, powiedział, żebym sobie poszła, bo teraz on przejmuje ministerstwo, tą Komitet Integracji Europejskiej. I potem dostałam ofertę z ONZ-u i pojechałam na 3 lata do Genewy i robiłam różne ważne rzeczy. A potem zadzwonił, 2-3 osoby chyba zadzwoniły i powiedziały, wracaj, bo trzeba się znowu wziąć za Europę. I natychmiast wróciłam. Znaczy trudno to było, bo sekretarz generalny ONZ-u powiedział, że jak kraj wzywa, to on nie ma nic do powiedzenia i mnie zwolnił, pozwolił mi wrócić. Więc jak ktoś mi powie, że jest coś do zrobienia, ja zawsze szłam na hasła, że coś trzeba zrobić. Tak jak zostałam nagle głównym negocjatorem naszego członkostwa w OECD, ponieważ się okazało, że tam jacyś Czesi czy Słowacy już zaczęli negocjować, a mnie, i wtedy się premier zapytał, teraz to kto to zrobi? Ktoś to musi zrobić. Cisza zapadła w sali, no to ja nie miałam wyjścia, tylko powiedziałam, że oczywiście to zrobię. I zrobiłam i weszliśmy wtedy do OECD, chyba nawet szybciej niż Węgrzy, ale to czasem to tak reaguje, więc nie wiem, jak mi ktoś coś powie, no to przemyślę, ale tak, żebym gdzieś sama po prostu podniosła rękę, zgłosiła się i powiedziała, że chce, to myślę, że raczej nie można na mnie liczyć, natomiast zobaczymy, no najpierw trzeba jeszcze, dużo roboty jest przed wyborami i to na razie mnie frapuje, co trzeba zrobić, żeby przed wyborami się przygotować do wygrania. Bardzo dziękuję. Janusz teraz jest w kolejce, zapraszam. Dobry wieczór, pani profesor. Ja mam takie, no nie będę przedłużał, ale chciałem się zapytać, co dalej z inflacją, bo na pewno nie będzie tak, że uda się odwołać prezesa Glapińskiego i już wszystko będzie cacy. Na pewno zbicie inflacji to będzie wręcz praca w kamieniołomach i najgorszym problemem, jest, który ja widzę, jest to, że jeszcze większy problem z inflacją ma strefa euro, bo są to kraje bardzo mocno zadłużone i w przypadku mocnego podniesienia stóp procentowych kraje takie jak Włochy czy Grecja po prostu się rozsypią. To tu mam trochę może inne zdanie, jeżeli chodzi o rozsypywanie się, natomiast w tej chwili raczej coraz tak jakby pełniej słychać, że jednak recesja jest możliwa. Ja co prawda tutaj myślałam się spóźnię, bo mieliśmy też taką online rozmowę z szefem w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Jest taka komisja, wspólna komisja ekonomiczna i dzisiaj mieliśmy właśnie parę osób, spotkanie z jej szefem, rozmawialiśmy o ich polityce pieniężnej i o różnych rzeczach ważnych i oni mają ciągle nadzieję, że nie będzie recesji, natomiast w Europie jest, wydaje mi się, że wiele wskazuje na to, że te najbliższe dwa kwartały, ten pierwszy ubieg przyszłego roku, że to rzeczywiście może być jakieś załamanie gospodarcze. Zresztą w Polsce też jest coraz więcej teraz prognoz z różnych instytucji międzynarodowych, które były bardzo pozytywne, a w tej chwili też są coraz mniej pozytywne. Co się będzie działo? Naprawdę nie wiem. Pamiętajmy, że inflacja jest nie tylko dzisiaj polityką pieniężną, ale jednak ciągle są te elementy po stronie podażowej, kosztowe, które
Głównym czynnikiem oczywiście jest energia, co do tego nie ma wątpliwości i ten, że musimy się jakby wielowymiarowo, nie tylko polityką pieniężną, która jest niesłychanie ważna, ale też te działania, które robi teraz Unia Europejska po stronie podażowej prowadząca do jakby stabilizacji i działająca też nowymi, tak mówię trochę ogólnikowo, ale to są strasznie skomplikowane rzeczy, bo także jest bardzo silny związek między cenami energii, czyli tymi wszystkimi firmami niefinansowymi, które kształtują ceny, a z drugiej strony z sektorem finansowym, ponieważ te wszystkie ryzyka są także ubezpieczane na rynkach finansowych i w tej chwili komisja pracuje nad nową regulacją, jest też nadzór nad rynkiem kapitałowym, też się prowadzą, akurat tymi się rzeczami się zajmuje, więc jest bardzo wielowymiarowe, są działania dotyczące ograniczenia, wprowadzenia stabilizacji, ograniczenia różnych sił, które działają na rzecz wzrostu cen. Nie jest to tylko polityka pieniężna. Również Stany Zjednoczone, jakby to, co robi, właśnie krytykowałam tych Fed i Amerykanów, że jednak broniąc swojego własnego rynku wewnętrznego, eksportują na świat i deprecjację innych walut i także pobudzają inflację. Dużo bardzo tego wszystkiego jest i nie sądzę, żeby to jakoś tak szybko się udało, łatwo zlikwidować. Tylko nie można błaznować w sprawach, w szczególności takich polityk jak polityka monetarna, gdzie 90% skuteczności polityki monetarnej czy pieniężnej to są słowa i to, co było w Polsce, rzeczywiście działo się w ostatnich latach, te wypowiedzi wszystkie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie polityki pieniężnej, łącznie z tym zagrożeniem prokuraturą członkom Rady Polityki Pieniężnej, to są wszystko rzeczywiście dość takie skandaliczne rzeczy i z całą pewnością mądra polityka monetarna, lepsza koordynacja międzynarodowa, jakby sięganie znaczy kształtowanie dobrej relacji między polityką fiskalną i polityką pieniężną, co u nas to było niesamowite, bo to działało właściwie, polityka fiskalna była rozrzucaniem pieniędzy, bo to nie była żadna polityka społeczna, tylko rozrzucanie rzeczywiście pieniędzy. To są takie, zresztą na ten temat jest tyle już w Polsce powiedziano, że właśnie nie ma co się na ten temat wypowiadać tak powierzchownie, ale jeżeli pan szuka ode mnie, oczekuje ode mnie jakiegoś takiego zdania, które by rozwiązało wszystkie sprawy, to chcę powiedzieć, że jest strasznie dużo wielowymiarowych działań, które są prowadzone na poziomie Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że to się wszystko dzieje na poziomie europejskim. Natomiast dowolność jakby interpretacji tego, tych instrumentów europejskich na poziomie naszym krajowym i przekształcanie różnych proponowanych instrumentów w jakieś takie imitacje czy ta nieodpowiedzialność polityki pieniężnej, to wszystko sprawia, że Polska staje się taką niezależną jakby wyspą inflacyjną ze swoimi własnymi problemami, które nie wiem jak rozwiązać. No ale nic, miejmy nadzieję, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Natomiast trzeba się pogodzić z myślą, że być może ten wzrost gospodarczy w Polsce jednak spowolni dużo bardziej niż myśleliśmy w najbliższych dwóch kwartałach. Dziękuję bardzo. To teraz Kogito, który długo czekał, a następnie Mimimi. I to są absolutnie dwa ostatnie głosy dzisiaj, także zapraszamy. Kogito. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Ja nie mam pytania. Chciałem tylko naprawdę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą pracę, którą pani włożyła w projekt Polska w Unii, za tą pracę, którą pani wkłada i chciałbym, żeby pani jeszcze bardzo długo wkładała tę pracę, żebyśmy my mieli jako Polacy najlepiej, jak tylko się da w Unii Europejskiej, żeby moje dzieci, moje wnuki miały przyszłość w tej Unii.
Tylko tyle i aż tyle, pani aż profesor. Aż tyle, właśnie, że aż tyle. Ja wie pan, ja tylko chcę panu powiedzieć, że ja po prostu, bo ja zawsze mówię, że jak można robić to, co się lubi, to jest super, ale jak trzeba zrobić coś, czego się nie lubi, to trzeba to po prostu polubić, że nie ma innej możliwości. I ja po prostu nie wiem już, która wersja to była moja, ale ja po prostu lubię to, co robię. I to na pewno bardzo pomaga. I wtedy człowiek nie czuje się zmęczony i wtedy człowiek może długo pracować, dużo robić i to mi sprawia przyjemność. No, czasem smutno jest, jak się coś nie udaje, ale generalnie jak słyszę takie rzeczy, to w ogóle się wzruszam, także dziękuję bardzo i o dobrego dla wnuków. Ja dziękuję, my wszyscy dziękujemy i naprawdę wszystkiego najlepszego, powodzenia w dalszej pracy dla Polski. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo ciepło. Dziękuję też za follow, pani profesor. Jestem chyba jednym z nielicznych. Tak. Dziękuję również. Powodzenia, do usłyszenia. Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mimi, zapraszam. Dobry wieczór. Ja postaram się krótko. Po pierwsze dołączam się do podziękowań za pracę dla Polski i za to, że między innymi pani wprowadziła nas do Unii, bo ja nie znam w zasadzie innego świata, jak tylko właśnie świat Unii. Dlatego chciałabym bardzo w niej zostać. I mam nadzieję, że tak będzie. Tak, mam nadzieję, że tak będzie. I pierwsza sprawa to taka uwaga, może trochę apel, tak, bo usłyszałam, że Sylwia powiedziała, żeby pani dalej tak ciężko pracowała. Ja jak najbardziej się z tym zgadzam, ale my wszyscy powinniśmy ciężko pracować na to, żeby w tej Unii zostać. I my wszyscy powinniśmy protestować przeciwko temu, kiedy chcą nas z tej Unii wyprowadzić i kiedy na tą Unię narzekają. My wszyscy, bo to my mamy ten głos, który jest w zasadzie najważniejszy. Tak mi się wydaje. Tak, ja w ogóle jestem wielką wielbicielką obywatelskości i myślę, że ta obywatelskość w Polsce jest na tyle dojrzała, że ludzie rozumieją, w co się trzeba angażować i że wiedzą, co jest ważne. I dlatego bardzo się z panią zgadzam, że to wszyscy razem powinniśmy, każdy powinien jednak swoją część tego, babcia powiedziałaby, krzyża nieść, ale nie wiem, jak to powiedzieć ładnie teraz. Natomiast tak mi się wydaje, że to jest wspólne przedsięwzięcie i bądźmy w związku z tym razem i ciągnijmy to do przodu. Jak najbardziej jestem tego samego zdania. Chciałabym się również zgodzić co do obywatelskości, ale myślę, że ona u nas trochę raczkuje, ale jest na dobrej drodze. A ja mam tylko jedno bardzo krótkie pytanie do pani, zupełnie niezwiązane z polityką. Czy lubi pani czekoladę? I to tyle ode mnie. Tak, lubię, ale ciągle wolę mleczną niż czarną, więc... To nie ma znaczenia. Czekolada to czekolada. Zdrowa jest podobno ta czarna, więc nie wiem. Ja nie zawsze lubię zdrowe rzeczy, z tego widać. Ale bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękujemy. I dziękuję również za okazję, że mogłam zadać to pytanie. Dziękuję, Mimi. Tak. Klub lubiących czekoladę. Okay. Dokładnie. Super. Tak. I nieważne, czy ona jest mleczna, czy ta gorzka, ale tak ważne, że czekolada. Tak. Pani profesor, to już jest koniec pytań, czyli dotarliśmy do tego momentu, gdzie ja w imieniu całego Radia Rebeliant bardzo serdecznie pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale przede wszystkim także właśnie, jak tu moi przedmówcy, dziękuję pani za to, co pani robi dla nas wszystkich, dla Polaków, na rzecz właśnie Polski, działając w Unii Europejskiej. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że nie jestem sama, że w ogóle ja cieszę się, że tu gdzieś róża była, mi mignęła, już jej nie widzę teraz, ale jest nas bardzo dużo i wszyscy chcemy tego samego i pilnujemy i bardzo potrzebujemy waszego wsparcia w trudnych momentach i w codziennym życiu, takim, żebyście gdzieś tam dreptali wokół tych samych spraw razem z nami.
Na pewno będziemy się starali być przy tych sprawach, uczestniczyć, a także mądrze głosować, bo to chyba czeka nas tutaj najszybciej, już niedługo. Po pierwsze, pójść zagłosować. To tak jest pierwszy zadanie. Dokładnie tak, pójść zagłosować i mądrze zagłosować, tak żeby ta Polska już nigdy więcej nie przeżywała takich 8 lat jak do tej pory. Także jeszcze raz kłaniam się serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję rebelianci, dziękuję bardzo. Dziękujemy, a ja od razu zaproszę jutro na spotkanie z Mateuszem Lachowskim, dziennikarzem, reżyserem, także korespondentem Polsat News w Ukrainie, a już w środę naszym gościem będzie Jagna Marczułajtis, nie tylko snowboardzistka świetna, ale także i genialna polityczka, więc zapraszamy serdecznie, ten tydzień jest bardzo, bardzo przyjemny, a za dzisiejsze spotkanie wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Robert, jak usłyszałem Mateusz, to się wystraszyłem, że Morawiecki. O nie, nie, on na pewno nie będzie zaproszony. To już cię mogę uspokoić dzisiaj. Coraz bardziej was lubię. Tak jest. Do widzenia. Dziękuję.